Branża finansowa to jest najgorszy rodzaj złodziejstwa, ponieważ to złodziejstwo odbywa się pod płaszczykiem legalności. Ja zakładałem, że tam się nauczę. Inwestowania, to jest, to, jest, to jest duży błąd. E, ci ludzie, zresztą jeden z wykładowców powiedział też wprost, że on jest na uczelni dlatego że też kiedyś miał problem z inwestycjami, no i jednak. E, Trzeba było doinwestować w wiedzę. E, tak, e, ale no i też dlatego wykonuje tę pracę, którą wykonuje, w sensie, że, że, że jest na uczelni i uczy ludzi tam jakichś teorii, a nie jest tam jakimś tam rekinem inwestowania. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, będziemy mieć coś takiego, że coraz bardziej ona będzie mogła nas. E, Wyręczać czy wspomagać w rzeczach, które są powtarzalne, które są e, niekreatywne, e, albo będzie mogła też pomagać w tym, żeby to, co my robimy, e, móc weryfikować i móc robić lepiej, ale czy sztuczna inteligencja, w, nie wiem, e, totalnie nas wykluczy, bo będzie kreatywnie potrafiła tworzyć rozwiązania, to mam sporo wątpliwości, przynajmniej na tym etapie. żeby sobie tych 500 amerykańskich czempionów ich wartość jest, stanowi mniej więcej 60% rynków kapitałowych na świecie. To tak po pierwsze, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy tutaj. Że to jest i o potędze też finansowej Stanów Zjednoczonych. To też może taki, takie mrugnięcie oka do tych, co mówią, że tam Ameryka upadnie i Chiny szybko gdzieś tam wygryzą. Jacek Lampard, cześć. Cześć, witam serdecznie. I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz? O właśnie, czym się zajmuję. Generalnie jestem, można powiedzieć, przede wszystkim przedsiębiorcą, chociaż to brzmi tak górnolotnie. Przedsiębiorcą, ponieważ faktycznie wytwarzam produkty i je sprzedaję. Obecnie na przykład rozwijam portal Atlas ETF, czyli portal dedykowany funduszom ETF, o czym pewnie będziemy jeszcze mieli okazję porozmawiać. Jestem też człowiekiem, który wywodzi się z branży IT, więc poza tym, że zajmuje się inwestowaniem, zajmuje się branżą finansową, zajmuje się też IT, nadal dziś do teraz również jestem aktywnym chociażby programistą. Mhm. Też częściowo jeszcze nadal sprzedaję, można powiedzieć, swój czas, właśnie jako programista. No więc właśnie mniej więcej to jest to, czym się zajmuję. Być może niektórzy, którzy ktoś tu kto nas teraz słucha, ogląda, będzie mnie kojarzył z podcastu, czy z bloga System Trader, czy też na kanale YouTube, chociaż ten kanał to jest tak bardzo, powiedzmy, z, z doskoku, nagrywany zwykle podczas biegania. Więc w dużym skrócie to jest tak, jakbym się mógł opisać. Mhm. Ty z tego, co wiem, kończyłeś studia w zakresie programowania. Tak, czego? skończyłem informatykę na... Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Mhm. I uważasz, że to było potrzebne do tego, żeby później zostać programistą? Jak to postrzegasz z perspektywy czasu? Jeżeli by ktoś chciał być dobrym programistą, to wcale nie uważam, że to jest potrzebne i wymagane, a już z pewnością nie byłoby wymagane, żeby mieć tytuł magistra. Sam znam wiele osób w branży programistów, którzy są świetni w tym, co robią, naprawdę świetni, mają też powiedzmy takiego, taki naturalny dryk do tego. A kończyli zupełnie inne kierunki. Natomiast z pewnością studia informatyczne troszkę, jeżeli kogoś to interesuje, oczywiście poszerzają horyzonty. Znaczy, łatwiej pewne rzeczy zrozumieć. Chociażby w kontekście, dajmy na to, ostatnio dużo się mówi o sztucznej inteligencji, tak? Słyszymy o tym, że to jest coś takiego, co, co to mocno rozgrzewa umysły wielu osób, które nie zajmują się nawet być może tą tematyką. I wtedy, jeżeli ktoś przerobił porządny kurs, w cudzysłowie kurs informatyki, taki akademicki, to może łatwiej połączyć pewne kropki i, i być może być bardziej obiektywny w ocenie tego, co się chociażby obecnie dzieje ze sztuczną inteligencją. Sztuczna inteligencja strasznie pochłania wyobraźnię ludzi co chwilę zdarza mi się jakiś gość, z którym rozmawiam, który nie ma nic wspólnego z IT, ani z programowaniem i zaraz wchodzimy na temat sztucznej inteligencji i gdzieś wypowiadamy się, zastanawiamy się, jak to będzie, bo po prostu to dotyka dosłownie każdego tak, w tym momencie. Tak, tak. No teraz to faktycznie gdzieś mocno wystrzelił, ale to nie jest tak, że to jest temat, który powstał wczoraj, czy dziś. W takim ujęciu, jeżeli w ogóle będziemy o tym rozmawiać, nie chcę tutaj wchodzić na takie bardzo mocno poboczne wąskie, ale jeżeli już ruszyliśmy ten temat, Sztuczna inteligencja gdzieś wyszła na agendę w, na uniwersytetach w latach 50. ubiegłego wieku. Był taki człowiek, Alan Turing, dla tych, którzy się zajmują informatyką. To, to, to jest taki, powiedzmy, guru informatyki. Ktoś to stworzył, miał bardzo duży wkład w, w świat informatyki. Który, o którym jest niesamowity film Gra Tajemnic. No właśnie, o właśnie. No to tym bardziej, jak ktoś oglądał, to to wie. Też zna być może historię, jaka, jaka, jak się prywatnie potoczyło życie później Turinga. Ale to już byłby jeszcze kolejna dygresja do dygresji. Natomiast Turing właśnie stworzył coś takiego, co się do dziś funkcjonuje jako test Turinga, tak? Czyli wówczas, oczywiście, w latach 50. To było, to było kuriozalne, czyli żeby stworzyć maszynę, która będzie potrafiła rozmawiać z człowiekiem w ten sposób, że człowiek nie będzie w stanie rozróżnić, czy rozmawia z maszyną, czy z człowiekiem. Do tej pory się to stosuje, podobno chat GPT już dawno rozwala tak, ten test. Tak, tak, tak. Dzisiaj, zresztą, to już nawet jeszcze przed czatem GPT zostało już pokonane test te chociaż też są tutaj dyskusje, na ile jak to oceniać, bo to nie jest takie jednoznaczne zależy, jaką będziesz dyskusję też prowadził, na jaki temat i, i tak dalej. Można to zniuansować. No i też, jakie są konkretne metryki odnośnie tego, czy ktoś jest człowiekiem, czy nie. Jak to zdefiniować? Czy ktoś wygląda jak człowiek, czy nie wygląda jak człowiek? Albo czy wypowiada się jak człowiek, albo nie? No, no zgadza się. No nie jest to taki test, który można jednoznacznie powiedzieć, czy faktycznie ktoś zdał ten test, czy nie. I może się zawsze znaleźć ktoś, kto powie, że ten test nie został zdany, bo nie zostały spełnione jakieś inne kryteria, które według tego kogoś są istotne. Natomiast wracając do, do, do Turinga to i w ogóle do, do sztucznej inteligencji, to chodzi mi o to, że dzisiaj się pojawiają, chociażby właśnie w kontekście, jak mnie pytałeś o programowanie, no, co będzie z tymi programistami, jak wejdzie sztuczna inteligencja, to oni już będą bezrobotni prawdopodobnie. I co się podobno dzieje w kwestii juniorów trochę. Tak, i powiem, znaczy, owszem, tak, ale myślę, że warto tutaj pociągnąć ten temat szerzej. Myślę, że sztuczna inteligencja w tym momencie, w którym rozwoju, w którym się znajduje, owszem, jest, są różne jej zastosowania, które zmieniły ten świat całkowicie, i na przykład chociażby analiza tekstów, czy coś takiego, co się nazywa NLP, czyli natural language processing, czyli przetwarzanie tekstów, to, to faktycznie może tutaj jest game changerem, bo można, można w, w dużo szybszy sposób analizować. Ogromne zbiory danych i wyciągać z tego wnioski. I to jest coś, co faktycznie jest dużą pomocą. Natomiast, jeżeli ktoś myśli, że sztuczna inteligencja w pełni nas, w, w, nie wiem, w pewnym sensie. Wykluczy albo nas wyręczy z tego, żeby myśleć kreatywnie, żeby tworzyć coś zupełnie nowego z niczego, to myślę, że to jeszcze nie jest ten etap. Ona będzie miała rolę pomocniczą, chociaż czysto technicznie to jest nadal. Po prostu narzędzie statystyczne. I, I to tyle. Ja wiem, że tutaj ktoś, kto nas teraz słucha, może się oburzyć na to, co mówię, bo ja nie, nie umniejszam bynajmniej roli tutaj sztucznej inteligencji, ale chciałbym zwrócić uwagę na to, że jeżeli znów wracając do tych programistów, mówimy, że faktycznie gdzieś tam juniora, juniora można już zastąpić. Faktycznie można pewne rzeczy zautomatyzować. Może to zrobić po prostu dobry algorytm. Natomiast. Na przykład w, w latach jeszcze 40., -tych, 50. -tych nie było języków wyższego programowania, znaczy języków wyższego poziomu programowania, czyli trzeba było się porozumiewać z komputerem w jego języku. Trzeba było wydawać komendy, instrukcje po prostu danej architektury komputera, co było cholernie ciężkie i błędotwórcze, bo żeby. Coś osiągnąć, coś policzyć na przykład, no to trzeba było się komunikować z tym komputerem w jego języku, czyli powiedzieć: wykonaj tę instrukcję, nie wiem, na przykład procesora, weź dane albo zapisz dane z tej komórki pamięci, konkretny adres podać. To było bardzo ciężkie. Więc ktoś sobie pomyślał, pomyślał że można by zrobić tak, że będzie język, który nam będzie jako ludziom łatwiej rozumieć a następnie będzie translator, który będzie to tłumaczył na język komputera. No i tak powstały języki chociażby w latach 50., jak COBOL, FORTRAN, później lata 70. C i tak dalej. No i to już było prostsze dla... Czyli to jest taki pomost pomiędzy językiem komputera a językiem ludzi, którzy są, będą, będą w stanie zrozumieć je w miarę łatwiej do operowania? Dokładnie tak, no bo w szczególności COBOL, który tutaj być może... Powszechnie jest mniej znany, chociaż szkoda, bo do dziś, chociaż jest to język powstały w latach 50., do dziś, po 70 praktycznie latach, w rozwiązaniach finansowych, co też będziemy o finansach rozmawiać, w Stanach Zjednoczonych, to jest co prawda badanie czytałem chyba sprzed 10 lat, więc nie, nie, nie mam świeżo w głowie, ale. W systemach transakcyjnych, finansowych, bankowych w Stanach Zjednoczonych y, mocno ponad 50% rozwiązań jest y, polega nadal na języku COBOL, który był opracowany w latach 50. -tych. Czyli wyobraź sobie, mamy XXI wiek, a mamy rozwiązania, które były tworzone, jeżeli chodzi o ten język programowania, w latach 50. -tych. Ale to jest dobrze czy źle? Bo to brzmi to brzmi trochę, jakby po prostu byli zacofani. I z tego co wiem, system bankowy w Stanach jest trochę zacofany. Tak, to zgadza się, no bo u nas ten system musiał być budowany od zera w Polsce, więc faktycznie w tym sensie tutaj jesteśmy kimś, kto e, może przodować. Natomiast oni blika tam dalej nie mają się jeśli kojarzę. Czego? Blika. Blika. chyba faktycznie nie mają. Chociaż nie wiem, może jakąś, jakiś swój klon już się dorobili, nie wiem. Ale faktycznie ja pamiętam, jak, ponieważ mieszkam nadal w Belgii, pamiętam, jak ponad 10 lat temu widziałem kolegę Francuza, który wypisywał czeki. Że w ogóle to dla mnie było kuriozum, tak? A jak mu powiedziałem, że można zrobić przelew i ten przelew będzie automatycznie to wow, what the fuck, jak to jest możliwe? Czy te rzeczy, które mi opowiadasz o językach programowania, usłyszysz te rzeczy od samouków, freelancerów, czy to są właśnie rzeczy, których raczej dowiadujesz się na studiach i, i do tego się odnosiłeś, jako że to jest wartościowe w tym kontekście? Um, wiesz co, z tym kobolem i z tymi rzeczami, czy to jest wartościowe, czy to dlatego, że na studiach się... Do... To, to owszem, to może być ciekawostka. Znaczy, ja sobie wyobrażam gościa, który jest świetnym nie wiem, hakerem, świetnym programistą, świetnym gościem w jakiejś tam branży IT i nie zna tej całej historyjki. Jak najbardziej to rozumiem. Natomiast ta cała moja dygresja, ona jest po to, żeby wskazać, że te rzeczy, które my dzisiaj mamy, to często jest tak, że myśmy musieli czekać kilkadziesiąt lat i dalej się posługujemy narzędziami sprzed Dekad, tylko teraz mamy sprzęt na przykład, który nam umożliwia realizację tego wszystkiego. Bo w gruncie rzeczy, nawet ta sztuczna inteligencja na końcu dalej działa na tych instrukcjach procesora, które były kilka dekad wstecz. Więc tutaj na tym poziomie takim maszynowym, oczywiście mamy szybsze procesory, mamy więcej pamięci i tak dalej, ale, ale te, te prawidła, te pewne zasady, które zostały stworzone, one są dość uniwersalne i, i to nie jest tak, że jest świat wywracany, jakkolwiek by się mogło to wydawać, jak się słyszy. Albo czyta jakieś gazety, nagłówki gazet, że to jest wywracane każdego, nie wiem, tygodnia czy miesiąca do góry nogami. No to, to, to aż tak nie jest. Po prostu czasami pewne rzeczy wymagają sporo czasu, żeby pewne idee. Na przykład, jak Turing, jeszcze wracając do niego, powiedział o sztucznej inteligencji w latach 50., to w ogóle, gdy on zaproponował, że komputer może być wykorzystany do czegoś więcej niż tylko do policzenia, tylko może być wykorzystany do. W pewnym sensie abstrakcyjnego myślenia na wzór człowieka, to, to było coś mocno zaskakujące na tamte czasy i, i nie wszyscy w to wierzyli, że to będzie kiedykolwiek możliwe. Dobrze, że już w tamtych czasach nie palili na stosie. Po, tak, po, po, ale i... jak wiemy po historii Turinga, niestety, a widzę, masz komputer e, tutaj e, z jabłuszkiem nadgryzionym, jest taka dygresja, znów do dygresji. To właśnie Alan Turing, e, który e, niestety popełnił samobójstwo. Nie wiedziałem, że on się finalnie sam zabił. Tak, ponieważ był gejem w latach 40. w czasie II wojny światowej. Był na tyle przydatny, że chociaż w Wielkiej Brytanii wtedy to było przestępstwem czy wykroczeniem, w każdym razie trzeba było się albo poddać chemicznej kastracji, albo trzeba było pójść do więzienia. Jego Nad, nad nim roz się taki powiedzmy, parasol ochronny, ponieważ był potrzebny między innymi do łamania szyfrów dla aliantów. Natomiast po II wojnie światowej już był mniej przydatny, więc musiał być poddany właśnie tej chemicznej kastracji. W efekcie, on popełnił samobójstwo i właśnie popełnił samobójstwo, i to jest taka już anegdota, ale podobno nieprawdziwa, że znaczy prawdziwe jest to, że on zjadł jabłko zatrute cynkiem potasu, i znaleziono przy martwym ciele właśnie to nadgryzione jabłko. No i później była taka anegdota, że, że to jabłko nadgryzione, jak powstała firma Apple, to jest właśnie ku pamięci Alana Turinga, że to jabłko nadgryzione jest, że tak gdyby, nie wiem, w podzieńce, czy, czy taki hołd właśnie złożyć Alanowi Turingowi, ale podobno człowiek, ale tutaj to już trzeba było sprawdzić, człowiek, który tworzył logo Apple uważał, że, że, że ta anegdota nie jest, nie jest prawdziwa. Ja słyszałem, że to było na podstawie jabłka, które ugryzł Adam i Ewa. Też była taka, no więc właśnie, widać różne są wersje. Natomiast, no, tak jak mówisz, na szczęście wtedy nie palono na stosie w latach 50., wracając do Turinga. I faktycznie, pomimo że on zaproponował coś ponadczasowego, coś, co no, świat potrzebował sporo czasu, żeby móc faktycznie wdrażać. No, to no nie został spalony za to, że, że jego wizja gdzieś tam wychodziła, wykraczała dalej niż gdzieś tam być może skostniałe umysły czasami gdzieś w, na uniwersytetach. Czyli myślisz, że Twojej pracy jako programista sztuczna inteligencja jeszcze przez długi czas nie zastąpi? Gdyby miała Ciebie bezpośrednio zastąpić. Hmm, to jest. Powiem, powiem inaczej. Um, tak jak. Program, życie programistów zmieniło się w momencie, kiedy powstały te języki wyższego poziomu, czyli nie trzeba było już pisać w kodzie maszyny, tylko można było pisać na wyższym poziomie. No to wtedy się zmieniło, tak? Wtedy też można było powiedzieć, że ci, co się zajmowali tam, nie wiem, oprogramowywaniem ENIACA, to, to już ci programiści nie są potrzebni, bo teraz to będzie można sobie w cobol a COBOL ma taką ciekawą yy, yy, charakterystykę, że tam jakbyś zobaczył kod języka COBOL, yy, to możesz go przeczytać niemalże tak jak kod języka człowieka. Właśnie on został, został tak pomyślany i dlatego też w bankach był szeroko wykorzystywany, że łatwo go było zrozumieć osobom nietechnicznym. Nie, wcale nie tak łatwo było w nim programować, bo tak naprawdę to był język sformalizowany i, i brak kropki czy przecinka po prostu powodował, że się to nie przetłumaczyło na język komputera, ale dla osoby takiej postronnej łatwo było zrozumieć, co ten program robi. No, i wtedy to życie programistów też się zmieniło, bo oni mogli po prostu bardziej się skupić na oprogramowanym problemie, a mniej na architekturze komputera. W tym momencie, również jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, będziemy mieć coś takiego, że coraz bardziej ona będzie mogła nas wyręczać czy wspomagać w rzeczach, które są powtarzalne, które są niekreatywne, albo będzie mogła też pomagać w tym, żeby to, co my robimy, móc weryfikować i móc robić lepiej. Ale czy sztuczna inteligencja wy, 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 nie wiem, e, totalnie nas wykluczy, bo będzie kreatywnie potrafiła tworzyć rozwiązania, to mam sporo wątpliwości, przynajmniej na tym etapie. I, e, no, daj Boże, ja chciałbym, e, zwłaszcza w jakichś skomplikowanych systemach informatycznych, e, gdzie naprawdę czasami nikt nie wie już o co chodzi, jak jest jakiś problem, że tak powiem, w polu u klienta. Żeby jakaś magiczna, sztuczna inteligencja to znalazła jednym przyciśnięciem jakiegoś tam klawisza i, i żeby to rozwiązała. No, naprawdę byłoby coś świetnego. Na pewno będzie nas wspomagała ta sztuczna inteligencja i na pewno ona będzie zmieniała charakter pracy programistów. Na pewno te gdzieś prostsze zadania będą mogły być coraz bardziej wykluczane czy zastępowane. Natomiast, no, wątpię, żebyśmy w tych najbliższych czasach teraz mogli się już tak totalnie tu wyczilować i powiedzieć, że ta sztuczna inteligencja będzie nam wszystko robiła, a my tylko będziemy popijać gdzieś tam Martini przez słomkę. Z tego, co się orientuję, to Ty też pracujesz w całkiem dużych markach, albo pracowałeś. Nie wiem, dla kogo teraz pracujesz, mm -hmm. jak mówisz o tym, że dalej sprzedajesz swój czas. Natomiast wcześniej pracowałeś w IBM i Motorola, z tego co tak, wiem. To tak. są takie topowe marki. Tak, pracowałem faktycznie w, w Motorola, w IBM, natomiast teraz jestem freelancerem, więc no nie będę tutaj zdradzał klientów. Jest to duży klient, powiedzmy, dla którego wykonuje pewne prace, to jest czysto zleca mi konkretne zadania do wykonania. Więc znów, fajnie by było, gdyby mnie ta sztuczna inteligencja mogła gdzieś tutaj wyręczyć. Nie bałbym się, nie bałbym się, natomiast, że będę bez pracy. Natomiast, czy wracając też do tych topowych marek, wiesz co, IBM faktycznie ma ogromne zasługi jako, jako firma. Natomiast, no niestety, jest na tyle dużą firmą, gdzie powiedzmy ponad 100 lat temu faktycznie odmieniała ten świat informatyki, to dziś już jest im trudniej się gdzieś tam w tym świecie odnaleźć. To jest tak, wiesz, wielki taki okręt, który ma gdzieś tam pół miliona osób na pokładzie, to trudniej jest takiej firmie się odnaleźć, gdzie trzeba szybciej reagować, niż jak weźmiesz gości, którzy pracują w garażu i, i robią jakieś nowe rozwiązanie, więc niestety z moich doświadczeń, jak pamiętam, jeszcze pracowałem w ibm to często się to kończyło na tym, że, że, że tam przychodził raport regularnie tam, nie wiem, raz w miesiącu, czy kilka razy w miesiącu, które firmy kupili i później robili tego blue washa, czyli żeby te, te gotowe rozwiązania wdrażać już u siebie, niż je opracowywać samemu. Ale z drugiej strony to, co bardzo ciekawego można doświadczyć w takiej firmie, to to, jak takie organizacje działają, jak to wszystko jest zorganizowane, jak ci ludzie są połapani, kto jest odpowiedzialny za to, jak, 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 jak budować pracę w teamie, tak żeby to się wszystko dopinało. To jest niesamowite, moim zdaniem. I, to, i, I najfajniejsze jest to, że tam są ludzie na tyle odpowiedzialni, że to wszystko rzeczywiście działa i możesz się od nich bezpośrednio uczyć, pracując i po prostu obserwując, co oni mówią na przykład na kolach. Tak, znaczy z pewnością z perspektywy czasu było ciekawe móc popracować w takim środowisku, zobaczyć jak to działa, posłuchać czy poobserwować różne sytuacje. Natomiast teraz z perspektywy też czasu i, i doświadczenia wiem, że no, ten etap już mam za sobą. Znaczy ja nie jestem już osobą korporacyjną, która by się odnalazła gdzieś tam na etacie, gdzieś w firmie. Jestem jak gdyby na innym etacie, etapie życia, no tak to może powiedzmy. Natomiast, no. Mimo wszystko jest to ciekawe, że takie duże organizacje mają jakiś proces decyzyjny i, i robią czasami spore rzeczy. No, na pewno jest to przydatne doświadczenie. Rozumiem, że w, pracując do takich marek w IT, już mogłeś sobie podkładać pieniądze i pewnie stąd zacząłeś się zastanawiać, jak inwestować, bo domyślam się, że po prostu miałeś pieniądze i wiedziałeś, że bez sensu jest, jeśli one po prostu leżą na Twoim koncie. Po części tak. Po części tak, chociaż yy, muszę powiedzieć, że wcale nie byłem taką osobą bardzo odpowiedzialną i taką spokojną, na którą być może wyglądam teraz. E, zwłaszcza tam gdzieś do trzydziestki, to, to, to jeden taki duży balet, można powiedzieć, i, i raczej brak myślenia o przyszłości czy, czy oszczędzaniu pieniędzy, więc. Um, można sporo zarabiać i jeszcze więcej wydawać. Ale tutaj nie ma gdyby limitów górnych, <śmian> niestety. Um, I to jest też przez, y, y, przekleństwo. Znam y, niestety takie osoby, które zarabiają sporo i faktycznie wydają jeszcze więcej. I, i no wiesz, jeżeli ktoś zarabia, nie wiem, wielokrotność pensji, średniej pensji, tak? Wielokrotność, nie wiem, dziesięciokrotność. I gościu ma problem, żeby wysupłać 500 złotych. A znam taki przypadek. No, to, to jest coś mocno niehalo, więc ja w pewnym momencie faktycznie, jak gdyby, jak zacząłem zarabiać te swoje pieniądze, pomyślałem, że też trzeba pomyśleć o tym, żeby je gdzieś odkładać. Przy czym moje pierwsze, moje pierwsze ruchy w tą stronę były na tej zasadzie, że a to może jak ja tu zarabiam i mogę coś odłożyć, to mogę jeszcze szybko to, co już odłożyłem, pomnożyć, tak super szybko. I, i to już w ogóle będzie taka praca turbo, tak? No i oczywiście, że tak nie było, i oczywiście, że musiałem sobie ponabijać sporo guzów. i i, um, i, I popełnić wiele błędów, które były dość kosztowne, to tak dosłownie, w sensie w wymiarze finansowym. Mówisz o tym, że poszedłeś w jakiś taki short-term trading i straciłeś pieniądze, bo stwierdziłeś, ok, że na pewno ta akcja pójdzie w górę i włoży w nią pieniądze. To też, to też e, generalnie wydawało mi się, że, że to inwestowanie to jest takie siup, i już się zarobi. I tak może być, faktycznie. W sensie, że. A miałeś coś takiego, że z uwagi na to, że jesteś dobrym programistą etu, no tutaj na pewno też mi się uda.

no skąd się to wzięło, że read the fucking manual, to powiedzenie, bo wiesz, programiści nie lubią czytać tylko na żywca, zresztą ja te jasności, żeby się tutaj jakoś nie wybielać też, jakoś nigdy nie lubiłem czytać książek informatycznych, tylko woliłem, wolałem się uczyć tego na, na żywca. Natomiast, no jeżeli wiesz, siedzisz nad jakimś skomplikowanym projektem w IT i nagle masz się zmierzyć z rynkiem, to się wydaje, że no co może później tak... Tylko, że jak gdyby wchodzisz w zupełnie inną, do innej wody. I rynki dodatkowo robią taką, powiedziałbym, tak, takie złudzenie wytwarzają w nas, że można łatwo zrobić coś z niczego. I, I co gorsza, tak faktycznie może się nam przytrafić z zupełnie ślepym trafem. No bo, dla przykładu, jeżeli weźmiesz gościa, który studiuje medycynę, no to on tam musi przez parę ładnych lat solidnie zasuwać żeby w ogóle wykonać jakąś pierwszą operację, dajmy na to. Załóżmy, że jest chirurgiem, tak? Znaczy nikt, nawet jakbyśmy tak wyszli na ulicę, zapytali go, że po przeczytaniu tej, tej książki, a gościu w ogóle nie ma nic wspólnego z medycyną, to przez, po przeczytaniu tej książki przez weekend w poniedziałek wykona operację na otwartym mózgu na przykład, tak? No to wydawałoby się nam absurdalne, albo absurdalne byłoby to, że ja pójdę do Barcelony i będę chciał grać na poziomie e, e, Roberta Lewandowskiego. Natomiast w... I to by się nie udało po prostu. Natomiast na rynkach finansowych jest tak, że ja mogę kompletnie faktycznie nic nie wiedzieć o tym inwestowaniu. Po czym w poniedziałek mogę, nie wiem, przy pomocy dużego lewara podjąć taką decyzję, która de facto po prostu spowoduje, że zarobię dużo pieniędzy. Tylko, że czy można wtedy powiedzieć, że jestem świetnym inwestorem? No, zdecydowanie nie, bo jeżeli nie mamy jakiegoś procesu decyzyjnego, który który ma sens, który jest powtarzalny i żeby te wyniki też były powtarzalne, no to, to tutaj ciężko o tym mówić, że jesteśmy wtedy świetnymi inwestorami, a niestety te rynki finansowe wytwarzają w nas takie poczucie, ten nadmiar pewności siebie. Na tym, na tym etapie to jest chyba jak automaty, po prostu hazard. I automaty też ściągają ludzi, idą, wygrają trochę pieniędzy no i już no. są no tak, tak, uzależnieni. Tak, tak, zdecydowanie, wiesz jest spora, spora masa takich ciekawych też powiedzeń rynkowych, żeby dla tych, co inwestują na przykład w akcje. Ja, ja, ja pamiętam, miałem taki okres, to było gdzieś lata 2005, właśnie w tej Motorola jeszcze pracowałem i miałem kolegów, którzy inwestowali na rynku akcji. Ja pamiętam, wtedy miałem jakieś tam lokaty jeszcze, to, to myślę, to kurczę, ja tutaj jakieś marne procenty w skali roku mam, a oni mają to w tygodniu. Wtedy była silna hossa na polskiej giełdzie, jeżeli chodzi o rynki akcji, no i faktycznie można tam było wykręcać super stopy zwrotu. E, przy czym jest takie powiedzenie, które mówi, żeby nie mylić e, host z umiejętnościami. Ja tego jeszcze wtedy powiedzenia nie znałem. E, tak na moje nieszczęście się dość... Da długo... się to rozpoznać? Czy to jest Hossa, czy to twoje umiejętności? Kiedy Zaczy, To, że Hossa jest, no jeżeli faktycznie widać, że te rynki rosną, no to widzimy, że jest ten wzrostowy i wtedy w gruncie rzeczy prawdopodobnie, jeżeli jest bardzo mocny rynek wzrostowy na rynku akcji, to, to, to nawet jakbyśmy pewnie na oślep brali te akcje, to będziemy zarabiać, bo po prostu cały rynek rośnie. Przy czym my prawdopodobnie będziemy sobie przypisywać te zasługi sobie przede wszystkim. Natomiast problem jest taki: a co w momencie, kiedy te, ta hosta się kończy? To znaczy, jak zaczniemy tracić pieniądze, czy my wtedy będziemy wiedzieć, co robić? A jak się zachować? No i to był mój przypadek, że jak ja się zacząłem ociągać, to rok 2007, końcówka roku 2007, rynek akcji już zaczął się załamywać. Rok 2008 to w ogóle największy kryzys finansowy w ostatnich kilku dekadach, gdzie no, można powiedzieć, świat finansowy w ujęciu takim globalnym niemalże się dosłownie przewrócił. No, i ja w momencie wtedy z tym swoim przeświadczeniem, że jestem taki genialny, jak zacząłem tracić pieniądze, to, to, to nie wiedziałem, co się dzieje. A tu w mediach jeszcze mówili, że, że jest źle. Ja nawet wtedy sobie do końca nie zdawałem sprawy, jak ważne rzeczy się dzieją w tym rynku, na tym rynku finansowym. No, i wtedy miałem jak gdyby dwie drogi, że albo faktycznie się ogarnę, albo rzucę to gdzieś tam w kąt i jednak zostanę przy tych lokatach, co też by nie było dobre dla jasności. Dziś już też z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że są takie instrumenty, które faktycznie jednak, nawet takim nieogarniętym, takim nieogarom jak ja, wtedy finansowym, pomagają wejść w te rynki w bardziej taki, powiedzmy, sposób zorganizowany. Czyli nie, żeby się rzucać na gdzieś tam pokonywanie rynków, tylko faktycznie być może jeszcze porozmawiamy inwestować w sposób taki bardziej stonowany, a jednak mieć też poczucie zarazem, że że to inwestowanie jest robione poprawnie. Natomiast wtedy kiedy ja zaczynałem to zwłaszcza w Polsce, jeszcze wtedy byłem w Polsce, no kompletnie się o tym nie mówiło. Znaczy nie było właściwie żeby inwestować, to nawet za granicą to tematu nie było, bo bardzo niewiele osób, ja nie mówię, że, że nie można było mieć rachunku za zagranicznego u zagranicznego brokera, ale większość ludzi inwestowała w Polsce, na polskiej giełdzie, więc jak na polskiej giełdzie zaczęło się robić źle, no to no, to wtedy zaczęło się przebieranie nogami, co dalej, tak? Zwłaszcza, że gdzieś tam później widać było, że na rynkach światowych jednak rynki akcji odbiły, a u nas nie. Więc to też były inne czasy, mimo wszystko. Bardzo dużo się zmieniło w ostatnich kilku, kilkunastu latach w Polsce, również, jeżeli chodzi o inwestowanie dla takiego przeciętnego zjadacza chleba. Mhm. Z Twojej perspektywy. Hmm. Chyba jednak na początek chcecie zapytać o studia, bo poszedłeś też na studia finansowe. Tak, to były właśnie wtedy, jak dostawałem te swoje bęcki pierwsze na rynku. Stwierdziłem, że no dobra, cholera, to, to jednak muszę się trochę dokształcić i poszedłem wtedy na studia podyplomowe. Roczny kurs taki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Dla jasności, moim podstawowym błędem było to, że ja zakładałem, że tam się nauczę Inwestowania to jest, to jest to jest, duży błąd. Ci ludzie, zresztą jeden z wykładowców powiedział też wprost, że on jest na uczelni, dlatego że też kiedyś miał problem z inwestycjami. No i jednak. Trzeba było doinwestować w wiedzę. Tak, ale no i też dlatego wykonuje tę pracę, którą wykonuje. W sensie, że, że, że jest na uczelni i uczy ludzi tam jakichś teorii, a nie jest tam jakimś tam rekinem inwestowania. Natomiast, wiesz co, sama wiedza teoretyczna to też jeszcze nie wszystko. No, no to trzeba jak gdyby sobie z tego zdać sprawę, przy czym to nie o to chodzi, żeby mieć wielką wiedzę teoretyczną, żeby się przeteoretyzować, ale też, żeby mieć zdrowe podejście do inwestowania. Niestety w świecie inwestowania jest sporo różnych, no mówią zupełnie wprost, skamów, oszustw, gdzie ludziom się obiecuje gruszki na wierzbie. I wielu wydawałoby się takich rozsądnych, życiowo ogarniętych osób również brnie w tę narrację, bo jeżeli masz opcję taką, że szybko gdzieś możesz zarobić, i wygląda to całkiem rozsądnie, bo zostało to ubrane w takiej formie, że to brzmi całkiem sensownie, a z drugiej strony masz jakąś totalnie nudną opcję inwestycyjną, która ci da, da zarobić tam niewiele więcej niż na lokacie, no to. Prawdopodobnie powoduje, że wielu jednak wybiera tą pierwszą bramkę, gdzie można szybciej i jeszcze lepiej. No a tak to jest, że, że większość ludzi w naturalny sposób chce szybko, łatwo. To jest to, właśnie o czym Ci mówiłem już przed podcastem, że jak ja się dowiedziałem, o co chodzi w inwestowanie takie długoterminowe w ETF-y, to bezpieczne, to tak sobie pomyślałem, kurde, straszna nudna. W sensie i tak to zrobię, bo wiem, że trzeba to zrobić, ale no bo ja byłem zawiedziony tak emocjonalnie, że myślałem mm -hmm. sobie, że tu będę jakimś wielkim inwestorem, a tu się okazuje, że mam płacić pieniądze i 30 lat nie. Robić, to, co ma być w ogóle. A właśnie. W ogóle pierwszy raz chyba użyłeś w naszej rozmowie słowa ETF. Mhm. Nie wiem, jak twoja społeczność być może to wyjaśnię ETF, to jest skrót od, skrót od angielskich słów, Exchange, Traded Fund, czyli fundusz, który, którego jednostki są dostępne w obrocie giełdowym. A więc prawdopodobnie większość ze słuchających, oglądających wie. Czym jest fundusz inwestycyjny? To jest po prostu taka forma zbiorowego inwestowania, gdzie my wpłacamy pieniądze, a ktoś jest tam zarządzającym i inwestuje w naszym imieniu i takie formy inwestowania powstawały chociażby w latach dwudziestych w Stanach Zjednoczonych, gdzie przeciętny inwestor miał zbyt mało kapitału, żeby móc samodzielnie inwestować, bo po prostu akcja kosztowała więcej niż, nie wiem, jego oszczędności, więc nie mógł kupić nawet jednej akcji. Więc w tym momencie to wygląda, że jak mamy jeden fundusz ETF, to tam załóżmy jest 500 firm w środku i oni na bieżąco przekładają pieniądze pomiędzy tymi firmami w zależności od tego, która rośnie, a która spada. I oni się na tym znają, oni wiedzą, jak to zrobić i nam odpłacają procent z tego, jaką pracę się wykonują tam w środku. I my inwestując bierzemy ten procent, a oni sobie cały czas nad tym pracują. No tak, można powiedzieć, że... W dużym uproszczeniu. W dużym uproszczeniu. Znaczy fundusz ETF, czyli jak mamy takie klasyczne fundusze, one nie są dostępne na giełdzie, a ETF jest jak gdyby rozwinięciem tej idei inwestowania, że my możemy te jednostki kupić niej. Pani gdzieś tam w okienku przysłowiowym w banku, tylko możemy kupić takiego ETF-a, po prostu tak jak akcje czy inne instrumenty, które są w obrocie giełdowym. I faktycznie, jeżeli my kupimy sobie takiego ETF-a, jak powiedziałeś, akurat na SP500, czyli na indeks 500 spółek amerykańskich, no to de facto no po pierwsze, nam byłoby ciężko kupić 500 spółek amerykańskich. To by zajęło czas przede wszystkim, musiałby się sprawy czytać. To tak, jest jedno. Z, wymagałoby całkiem sporo pieniędzy. No, i wreszcie, trzy wymagałoby ciągłej uwagi, bo to nie jest tak, że te 500 spółek jest wyryte w kamieniu, tylko one się cały czas zmieniają. Skład tego nawet indeksu SP 500 się cały czas zmienia, i zresztą zaraz to myślę, jest dobry trop, żebyśmy poszli dalej. Wyobraź sobie, że swoją drogą, 500 spółek amerykańskich to jest mniej więcej w tym momencie około 60% światowej gospodarki. Czyli sobie wyobraźcie, tych 500 amerykańskich czempionów, ich wartość jest, stanowi mniej więcej 60% rynków kapitałowych na świecie. To tak. Po pierwsze, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy tutaj, że to jest i o potędze też finansowej Stanów Zjednoczonych. To też może taki, takie mrugnięcie oka do tych, co mówią, że tam Ameryka upadnie i Chiny szybko gdzieś tam wygryzą. Natomiast, chociaż nie chcę tutaj jakoś być kontrowersyjny, natomiast wyobraź sobie, że kiedyś robiłem takie właśnie badanie do jednego z, z projektów, w którym pracowałem, gdzie okazało się, że że w roku 1957, czyli w momencie kiedy ten indeks został stworzony w marcu roku 1957, z tych 500 spółek, które były wówczas w indeksie. To dzisiaj w tym indeksie jest gdzieś koło 50 tylko spółek. Znaczy te 450 spółek już nie ma w tym indeksie. Co się z nimi stało? No różne rzeczy się z nimi działy, albo zostały przejęte przez inne spółki, albo zbankrutowały, albo po prostu im się nie powiodło na tyle dobrze, żeby się utrzymać w tym indeksie, więc zostały wypchnięte z tego indeksu przez jakieś inne większe firmy. No, Widzimy chociażby dziś czołówka indeksu SP 500, to, to mamy tam spółki technologiczne. Microsoft, Apple, mamy tak Amazon i tak dalej. Nvidia, a w latach 50. ubiegłego wieku oczywiście tych spółek nawet nie było. Tak? Więc siłą rzeczy, jak one weszły do indeksu, to musiały wypchnąć jakieś inne. Ale to już pokazuje, że ten rynek się zmienia. Tak? Że jeżeli ty kupujesz taki indeks de facto. To tak naprawdę kupujesz portfel, który cały czas odzwierciedla rynek, i ty nie musisz już niczego obstawiać. Nie musisz wcale przewidzieć, że Amazon będzie kiedyś wielki, że. Apple znów się odrodzi i będzie jedną z największych firm na świecie i tak dalej. I tutaj też wracamy znowu do tej operacji na otwartym mózgu. Mm. Nawet gdybyś miał te pieniądze i miał ten czas, żeby sprawdzać te wszystkie 500 spółek, to musisz mieć też wiedzę i doświadczenie, którego tak. oczywiście nie masz, bo tak. zajmujesz się czymś innym. No to jakby wykonywanie tej pracy samemu jest po prostu bez sensu. Eee, tak. Znaczy, wcale to nie jest taka oczywista odpowiedź dla jasności, bo jeżeli komuś powiesz, kup sobie taki nudny indeks, my mówimy tu o SP 500, można pójść szerzej i można by to zniuansować. Możesz sobie kupić globalny koszyk akcji w ogóle, czyli wtedy mieć tysiące spółek z całego świata i, i, i wtedy w ogóle być jeszcze mocniej zdywersyfikowanym, jak to się mówi w tej, w tej branży. Natomiast oczywiście, po odpowiedzenie sobie, że, że to nie ma sensu i stanięcie w prawdzie jest dobrym ruchem, natomiast wbrew pozorom. Nie jest to takie mm, oczywiste, zwłaszcza dla początkującego, no bo mm, my mamy tą tendenc tę tendencję, żeby jednak zrobić coś e, lepiej, przechytrzyć ten rynek. tak? No, przecież ile ja już słyszę lat, że rynek akcji amerykańskich jest przewartościowany, jest zbyt drogi. Właściwie po roku 2008-2009, kiedy rynek amerykańskich akcji tąpnął o ponad 50%, 55%, to wtedy wyjście w ogóle na nowe szczyty trwało około 5-6 lat. Nie pamiętam w tym dokładnie momencie, ale coś koło tego. Wielu po tym wielkim kryzysie w latach 2008-2009 nie wierzyło, że w ogóle te rynki akcji amerykańskich mogą jeszcze kiedykolwiek znów. Ponownie rosnąć. A one sobie rosły, rosły, rosły. Różne media pisały, że to jest znów wspinaczka po ścianie strachu i tak dalej, a one rosły i już mamy kilkaset procent od tamtego czasu. Więc prawdopodobnie ktoś, kto nic by nie robił, tylko kupiłby sobie taki indeks, mógł spokojnie zarabiać. Oczywiście ktoś powie, no a co, jeżeli by kupił w przededniu tego wielkiego krachu, to nawet gdyby był takim wielkim pechowcem. Że kupił dosłownie w przededniu tego największego kryzysu finansowego, i w międzyczasie jego portfel by stopniał o ponad połowę, to i tak, gdyby wytrzymał, to dziś byłby mocno zarobiony, de facto nie robiąc nic, będąc zupełnie pasywnym inwestorem. Cześć, słucha nas wielu interesujących ludzi. Takich jak ty. Jeżeli przeszło ci przez myśl, że fajnie byłoby zainteresować ich Twoją usługą lub produktem, powinniśmy porozmawiać. Co istotne, reklamujemy tylko sprawdzone firmy i porządne produkty. Jeżeli jesteś rzetelną marką, napisz na partner.pgpodcast.pl i zastanówmy się wspólnie nad partnerstwem. Nasz adres e-mail znajdziesz też w opisie tego odcinka. Dobra, wracamy do rozmowy. Teraz podobno miał być kryzys i wielu influencerów finansowych, których obserwuję. Nie obserwuję dużo, wielu jakoś mm -hmm. bardzo, ale takich, którym ufam naprawdę. I oni mówili, że teraz będzie taki kryzys, iż musicie inwestować, koniecznie nie przegapcie tej okazji, bo teraz będzie największy kryzys w historii. To są naprawdę legitni ludzie. I oczywiście nie było żadnego wielkiego <laughs> kryzysu. I ja w tym momencie straciłem jakiekolwiek wiarę w tych ludzi. I to byli naprawdę tacy topowi ludzi na świecie. To nie, 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 nie żadne w pierwszej łopanki ludzie. Byłem zdziwiony, że wtedy takie rzeczy mówili, bo z drugiej strony to jest bardzo mhm. niebezpieczne mieć taką, taką markę osobistą mhm. i rzucać przewidywanie rynku, gdzie wiadomo, że ten rynek przewidzieć, to, to jest naprawdę trudna sprawa. Nie wiem, ja gdybym miał operować na swoich przeczuciach rynkowych, to musiałbym robić dokładnie odwrotnie niż to, co przeczuwam. Dlatego też mój blog System Trader nie bez powodu się tak nazywa, właśnie, że muszę mieć pewien system w cudzysłowie, pewną, pewien zbiór. Yy, Procesów decyzyjnych, które są po prostu zapisanymi regułami, które wykonuję, bo jak ja bym sam przeczuwał, że będzie kolejny kryzys, to byłoby bardzo źle. Natomiast i nie przewiduję niczego dla jasności, nie wiem, na pewno kiedyś będzie kryzys, to z pewnością. Natomiast wiesz co, tutaj warto sobie to rozbić na kilka pewnie różnych pobocznych tematów, bo w inwestowaniu wcale nie musi chodzić o próbę przewidywania przyszłości. To jest, wiem, że ja zresztą to brzmi kuriozalnie. Ja sam nie wierzyłem w to wiele lat temu, jak zaczynałem. Znaczy, wydawało mi się, że oczywistym jest, że żeby inwestować skutecznie, to trzeba przewidywać przyszłość. Jasne, jeżeli ktoś potrafi, jeżeli ktoś ma taki proces decyzyjny, analityczny, że umie takie rzeczy robić, świetnie. Super. Ale nikt nie potrafi przecież. Jest ktokolwiek, kto Czy... potrafi to dobrze przewidzieć, tak realnie? No, wiesz co... Oprócz tych, info, tych, którzy mają jakieś tam wewnętrzne informacje, oczywiście. No, no nie, no, bo wiesz, są rzeczy, które kompletnie nie da się... Są rzeczy, które się kompletnie nie da przewidzieć. Na przykład jakiś kryzys naturalny. Na przykład, na przykład. Albo na przykład nawet y, mm, kryzys geopolityczny. Ja wiem, nie jestem dla jasności ekspertem, ale cóż z tego, że mamy wojnę i może nawet wiedzieliśmy, że będzie wojna Rosji z Ukrainą, ale jakie będą konsekwencje tego, i jakie może być przyspieszenie w pewnym momencie. History, historia zresztą tego uczy. To tak? znaczy, niewielu przed II wojną światową wierzyło, że będzie Druga wojna światowa, tak. Po prostu był pewien ciąg zdarzeń, ale w pewnym momencie to przyspieszyło tak nagle, że jeszcze w styczniu 39 Hitler próbował się dogadywać z Polską, żeby spiskować przeciwko Związkowi Radzieckiemu. A w, w sierpniu podpisany został y, y, ten pakt Ribbentrop-Mołotow, tak, gdzie był de facto rozbiór polski pomiędzy Związkiem Radzieckim a, a Niemcami, a Związek Radziecki był w gruncie rzeczy największym wrogiem Niemiec. Y, więc nagle Hitler zaczął spiskować przeciwko Polsce ze swoim największym śmiertelnym wrogiem, na którym zresztą zbudował swoją karierę polityczną. A w gruncie rzeczy, e, kilkanaście miesięcy później Niemcy skoczyły do gardła Rosji. tak? Więc takie przyspieszenie nagle e, to wszystko miało, że no, koniec z rzędem temu, kto przewidział, że tak to będzie wyglądało. No, A ja jeszcze na to postawił pieniądze i jeszcze na tym zarobił. A swoją drogą, gdyby ktoś wtedy spojrzał na zachowanie rynków e, akcji na świecie w ujęciu globalnym, to jest najbardziej przejmujące, że gdybyśmy sobie spojrzeli na takie wybiórcze kraje jak na przykład Niemcy, Japonia, to tam faktycznie stało się straszliwie źle. Znaczy rynek japoński został zamknięty po 45 na kilka lat i tam strata była bliska 100%. W Niemczech podobnie. Natomiast w Chinach w ogóle został tuż po dojściu komunistów do władzy zamknięty rynek? Właśnie to jest bardzo ciekawe, bo to widziałem już, już, już u ciebie na blogu, że w Chinach w 1949 cały kapitał zainwestowany w Chinach po prostu zniknął. Czyli jeśli ja miałbym wolne 100 tysięcy w Chinach, to bym stracił te 100 tysięcy i nic bym nie mógł robić. Niestety była taka sytuacja w Chinach. No, Cetung, czyli komuniści, jak zaczęli już rządzić, stwierdzili, że idea rynków kapitałowych totalnie jest nie po drodze z ideologią komunistyczną. Ale nie, nie, nie oddali tym ludziom, ty tylko po prostu sobie to wzięli. Tak, tak, to znacjonalizowane. Nie, nie, to, nie, byli tak mili niestety. Nie byli, ale wiesz co, jeszcze wcześniej rewolucja październikowa to z kolei w Rosji tam był podobny przypadek. Też, też zostały zabrane pieniądze, więc były takie sytuacje pojedynczych krajów, gdzie naprawdę były totalne porażki i to właśnie też tak bo myśmy wyszli od tych od tej od tego, czy to takie jest mądre, żeby po prostu wyszukiwać te spółki pojedyncze i inwestować, to ja powiem więcej, że, że były przypadki krajów, gdzie się okazywało, że inwestowanie w pojedyncze państwa nawet było mogło oznaczać stuprocentową stratę. Dla jasności ja nie mówię tutaj o Stanach Zjednoczonych, bo gdyby Stany Zjednoczone dzisiaj zaliczyły taki fakab, że faktycznie spada to do zera, Przysłowiowego, to podejrzewam, że mielibyśmy na świecie większe problemy niż to, że straciliśmy te pieniądze na tej inwestycji. W sensie biorąc pod uwagę rolę Stanów Zjednoczonych, jaką ma w, w świecie i, i zwłaszcza w tej części demokratycznej i rynków finansowych. Natomiast, natomiast wracając do tej drugiej wojny światowej, to gdybyśmy popatrzyli właśnie globalnie na rynki akcji, czyli bez już tych nieszczęsnych Niemiec czy Japonii, czy, czy Chin później, to tak naprawdę, jak to mówił Churchill, business as usual. Znaczy, Jakbym, ja nawet kiedyś zrobiłem, to już parę lat temu chyba, taki prowokacyjny tweet popełniłem, czy X, jak chyba teraz się powinno mówić, gdzie pokazałem takie zachowanie globalnych rynków akcji miesiąc po miesiącu na przestrzeni kilku lat i, i zapytałem, czy ktoś wie, z jakiego to jest okresu. I ludzie tam zaczęli, różne, ale nikomu nie przyszło do głowy. W tym zgadywaniu nikomu nie przyszło do głowy, że to był okres II wojny światowej, gdzie w gruncie rzeczy tam nie było widać katastrofy globalnie. I tak, idąc dalej, stąd też właśnie ta koncepcja tego takiego inwestowania tego pasywnego w całość światowej, nawet gospodarki. No, bo zakładając, że nawet po drodze zdarzają się takie fakapy, jak niestety straszne kataklizmy typu wojny światowe, czy jakieś żywioły naturalne i tak dalej, to jednak póki co świat istnieje. I na drugi dzień to słońce jednak schodzi I jak to słońce znów świeci, to jednak świat idzie do przodu i się rozwija nadal. Więc jest nawet taka książka. Triumf optymistów, e, która właśnie pokazuje historię rynków na przestrzeni tam bodajże od chyba 1900 roku. I Tryumf optymistów, tytuł tej książki, to jest tak naprawdę taki, można powiedzieć, taka statystyka rynków finansowych. Ten Tryumf optymistów się właśnie bierze stąd, że, że, że jednak warto być optymistą w inwestowaniu, nawet jeżeli przychodzą takie trudne momenty jak kataklizmy e, na rynkach, które są po, pochodną zwykle czegoś chociażby w geopolityce. Chociaż właśnie w 2008 roku to było tyle charakterystyczny kryzys, że tam problem był w samym sercu, w samych rynkach finansowych. Był problem i dlatego był problem widoczny też na giełdach. I dlatego to było takie niebezpieczne. Tam nie było żadnej wojny, nie było żadnego kataklizmu naturalnego, tylko był problem w samym, w samym sercu, że tak powiem, tych rynków finansowych. Ale też warto sobie odpowiedzieć, że niekoniecznie musi być coś złego w tych kataklizmach, tych problemach. Dlatego, że jeżeli faktycznie inwestujemy długoterminowo, to jeżeli my, na przykład, sobie wykonujemy jakąś pracę i mamy jakieś nadwyżki w tym naszym budżecie domowym, i regularnie zaganiamy do bardziej wytężonej pracy, czyli na rynek akcji, to wtedy ma znaczenie to, jaka jest sekwencja tych stóp zwrotu. To znaczy, jeżeli sobie byś wystartował tam w roku 2008 z inwestycją, kiedy na dzień dobry masz duży spadek, i zakończył taką symulację, dziś to masz jakąś tam średnią roczną stopę zwrotu. I ona byłaby pozytywna, wyniosłaby dla rynku akcji amerykańskich pewnie coś koło 10 plus procent. Jest pięknie. Ale jeżeli byś faktycznie w międzyczasie dopłacał pieniądze to okazałoby się, że najcudowniejsze w tej inwestycji było to, że ty zacząłeś od największego pecha. Znaczy, że ty na początku byłeś, można by powiedzieć, największym pechowcem, bo zacząłeś od największej wtopy, od największego tąpnięcia. 50%. Czyli mówimy o dzień przed tym, mhm. tym krachem. Czyli inwestujesz w dzień, masz ogromny spadek i chciał później sobie cały tak. czas rośnie. No więc paradoksalnie, gdybyś miał taką sytuację, że załóżmy zająłeś się, zainteresowałeś się inwestowaniem właśnie w... Przededniu wielkiego kryzysu w roku 2008, to a w międzyczasie dajmy na to, nie wiem, regularnie co miesiąc, co kwartał czy co rok byś sobie dopłacał pieniądze, to to by się okazało, że to był najlepszy moment na start tej inwestycji, bo ten spadek był w momencie, gdy miałeś niewiele kapitału, ale ty cały czas dopłacałeś, a później rynki gwałtownie odbiły. Dokładnie na odwrót by było, gdyby ten kryzys się zakończył, przydarzył teraz. A ty przez te naście lat już sobie tam uzbierałeś całkiem sporo kapitału, no i teraz gdyby rąbnęło 50%, no to już jest, jest gorzej. Czyli ten, ta sekwencja, czy tak zwane ryzyko-sekwencja, jak to się tak ładnie mówi w branży, ma znaczenie i dlatego też kiedyś, ponieważ też jestem podcasterem przy okazji, chociaż już tylko teraz tak z doskoku, to miałem kiedyś u siebie takiego gościa, amerykańskiego edukatora. Paul Merriman się nazywa. To jest w ogóle taki sędziwy pan, koło 80, który. Zjadł sobie też już zęby na inwestowaniu, i on mówi, że przez pół wieku pracując z inwestorami, po pierwsze wie, że no nadmierna pewność siebie to jest grzech numer jeden wśród inwestorów, a po drugie to mówi, że jak ci inwestorzy boją się, że no teraz jest tak drogo w tej Ameryce, że, że oni nie chcą inwestować, to on, powie, to on ich przekonuje w ten sposób, że jeżeli nawet tak jest, że faktycznie jest tak drogo, a ty dopiero zaczynasz inwestować i faktycznie. Okaże się, że są te spadki, to ty powinieneś pójść do sklepu i kupić najlepszego szampana, żeby to uczcić. Bo w tym momencie, jak ty jesteś na początku tej drogi swojej finansowej, budowania tego kapitału, to jest najlepsze, co ci mogło przytrafić, bo po pierwsze, sporo się uczysz, po drugie, nie masz wielkiego kapitału, cały czas dopłacasz, to są świetne warunki i nie ma co tutaj się mazać, tylko trzeba jak gdyby zrozumieć ten proces, a zakładając, że rynki kapitałowe, rynki akcji, mają tendencję do tak zwanego powrotu do średniej, czyli mówiąc zupełnie tak prosto jak cały świat się rozwija, no to jak gdyby pewną wypadkową czy pochodną tego są zachowania indeksów rynku akcji globalnie. No to jeżeli tak jest, to nawet jeżeli w międzyczasie myśmy trafili na taki okres, gdzie jest spadek minus 50, no to OK, to prawdopodobnie o ile nie będzie końca świata. To te rynki odbiją. A jak mówi klasyk, nie warto obstawiać końca świata swoją drogą, bo nawet jeżeli byś obstawił, to i tak nie zrealizujesz swojej, e, e, nie zrealizujesz swojego zysku, bo będzie koniec świata. Więc generalnie warto być tym optymistą i zakładać, że jednak będzie wariant pozytywny i, i że te rynki odbiją. No i fajnie, że rozmawiamy o takim absolutnym kataklizmie, tak? Nie, nie rozmawiamy tak. o tym, że może będą jakieś delikatne spadki, tylko podajemy jako przykład 2008, który był po prostu najgorszy w historii. Więc nawet, tak. jeśli, nawet jeśli to się wydarzy i wciąż można zarobić, to tak. znaczy, że tak. raczej jest to w miarę bezpieczne. Znaczy, no powiem tak, gdyby się coś takiego jak rok 2008 nie odbiło, w cudzysłowie, nie odbiły w sensie indeksy giełdowe, to znaczy, że się zapadł całkowicie system finansowy, ale to konsekwencje tego, co, co dla jasności było gdzieś tam przebąkiwane i do dzisiaj są różne opracowania, jak było blisko tego, żeby. Żeby faktycznie rynki pomimo tej reanimacji, tam były pompowane setki miliardów, cały czas dolarów, a te rynki wcale nie chciały na to reagować. Więc bali się, że jeżeli ta reanimacja się nie uda, no to konsekwencje będą straszliwe. Znaczy, już w ujęciu takim globalnym, bo, bo wtedy z tego problemu takiego na, na wykresie giełdowym, to dojdzie do realnych problemów takich, być może geopolitycznych wręcz. Ja nie wiem nawet, co to znaczy, że system finansowy by upadł. To znaczy tutaj w tym konkretnym przypadku była taka sytuacja, gdzie banki między sobą nawet nie ufały. Nie ufały sobie. W sensie mówiło się, Cash is the King. Bałeś się trzymać pieniądze u jakiegoś innego brokera, czy u jak, w jakimś innym banku, bo bałeś się, czy on będzie wypłacany. Ja dla jasności mówię o rynku, głównie w Stanach Zjednoczonych. Myśmy w Europie, w szczególności w Polsce, byli dość nieco na uboczu tego wszystkiego, bośmy wtedy jeszcze nie byli na tyle rozwinięci, że nie mieliśmy tych, jak to się mówi, tych toksycznych aktywów, na szczęście swoje i nas to tak wprost nie dotykało, ale. Teraz by nas dotknęło? teraz na pewno mocniej niż wówczas, w 2008. No mimo wszystko Polska też dokonała sporego rozwoju w tym czasie, co też jest w ogóle ciekawym zjawiskiem, jak, jak Polska się mocno rozwija i idzie do przodu. To ja tam patrzę trochę na to z perspektywy też tego, że przez lata mieszkałem, mieszkam w Belgii nadal. Natomiast... Fajnie, bo jesteś właśnie w y jeszcze innym y miejscu, więc możesz jedną rzecz obserwować z perspektywy i drugą rzecz obserwować z perspektywy, tak. mówię, USA i Polska. Y y y no tak, tak. Pe z pewnością mamy, gdyby Troszkę tą perspektywę inną. Natomiast z tymi rynkami finansowymi, żeby też tak zamknąć, nieco może na chwilę jeden etap, bo mówimy o tym inwestowaniu, że tak fajnie sobie inwestować, i tak dalej. Ale przełóżmy to na jakieś konkretne liczby. Mhm. Bo mówi się czasami, że to inwestowanie w ETF jest takie nudne. I ono w sumie to jest dla jakichś nudziarzy, a ja chciałbym zarobić sporo pieniędzy szybko i tak dalej. Na przestrzeni dosłownie gdzieś około 100 lat, e, średniorocznie powyżej inflacji, to jest kluczowe, powyżej inflacji rynki akcji zarabiały około 5%, czyli o tyle pokonywały inflację. Ja nie mówię o ujęciu nominalnym, tylko powyżej inflacji. Większość mm, lokat bankowych daje w ujęciu realnym, nie nominalnie, ale realnie, po uwzględnieniu nałożenia na to inflacji, ujemną stopę zwrotu. A więc w bardzo długim okresie, oczywiście, były rynki bardziej szczęśliwe, jak chociażby rynki amerykańskie, gdzie średnio ponad inflację, średnio rocznie na przestrzeni 100 lat, ta stopa zwrotu jest coś koło 7%. Średnio, czyli ten wykres idzie w ten sposób, ale w średnio. W czasie może być. Tak, no z tą średnią jest tak jak, jak w tym kawale, że, że pan i pies średnio mają. Trzy nogi, e, tylko że faktycznie jest też tak, że w międzyczasie te spadki mogły być minus 50% i więcej. W Stanach Zjednoczonych historycznie największy spadek, jaki miał miejsce, to ponad 80% swoją drogą. To, to takie rzeczy też bywały i w Stanach Zjednoczonych i to nie tak dawno, bo był kryzys w 1929, gdzie tak rąknął mocno rynek akcji amerykańskich, ale również w 2000-2002, jak był krach dotkomów, tak zwanych branży technologicznej, to nas Spadło też podobnie, ponad 80%. Natomiast dlatego też mówimy o, o dywersyfikacji, że o ile globalnie się ten rynek nie zawali, chyba że ktoś faktycznie chce inwestować tylko w rynek amerykański, to jest też, można by pewnie dodatkowy podcast o tym nagrać, no to wtedy no, mamy spore szanse, że w długim okresie, im dłuższy ten okres będzie inwestycji, to, to będziemy. W cudzysłowie, zarobienie, w sensie takim, że kapitał nie tylko uchroni wartość nabywczą, ale jeszcze pomnoży dodatkowo y, swoją wartość. Ponad inflację. Ponad inflację, oczywiście. Bo o tym się to też. To ja nie, nie wiem, czy to jest jasne dla ludzi. Dla mnie to było niesamowite, mm -hmm. że jeśli inwestuje się pieniądze na rynki, to to jest jakby odciągnięte od inflacji, że tak. jesteś uchroniony przed inflacją. Więc i zarabiasz jeszcze pomimo tego, że inni ludzie po prostu tracą na inflacji. Tak. Y, to jest bardzo ważne, zwłaszcza jak rozpatrujemy takie długoterminowe inwestycje. No bo cóż z tego, że my byśmy zarabiali sobie po 10%, jeżeli inflacja wynosiła 15% średniorocznie, tak? no to my będziemy tracić realnie. Dlatego też warto mówić o ujęciu realnym i tu znów mogą się pojawiać dyskusje, ta inflacja jest zakłamywana, ta inflacja nie odzwierciedla mojego koszyka dóbr, no i jest, znaczy z tym zakłamywaniem to ja bym był bardziej ostrożny, ale z pewnością prawdą jest to, że każdy z nas ma inny koszyk, że tak powiem, dóbr konsumpcyjnych i innych dóbr i Merci. <laughs> I jak to kiedyś był taki kawał, że, że, że tylko loko, że, że jest, inflacji nie ma, bo tam lokomotywy nie, 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 nie drożały czy nie taniały, już nie, nie, pamiętam. Więc no, kto na co dzień kupuje lokomotywy? Pewnie niewiele osób, prawda? No, więc jeżeli byśmy włożyli taki składnik do wyliczenia inflacji jak lokomotywy, no to pewnie on nie byłby odzwierciedlający potrzeby przeciętnego człowieka. Ale jeżeli buduje się ten koszyk inflacyjny na bazie takich dóbr, które no przeciętny człowiek musi w życiu yy, faktycznie Kupować nie wiem, jakieś nieruchomości, samochód, jedzenie, ubrania, no to faktycznie ta inflacja jest bardzo ważna, żeby była uwzględniona i, i warto mówić tu o wartości nabywczej pieniądza, bo, bo możemy stracić bardzo dużo. Podam może taki drastyczny przykład, mi tak przyszedł do głowy, o, bo to jest dość na świeżo, mam w głowie. Warren Buffett, nie wiem, czy już wspominaliśmy o Warrenie Buffecie. Jeszcze w, podczas podcastu nie? Jeszcze nie, okej. Okay. Warren Buffett, czyli, no można powiedzieć, wyrocznie z Omachy, czyli najbardziej, mm, no, utytułowany, czy, czy najbardziej znany, najbardziej e, sukcesfulny, jak to mówi jeden z x na portalu X Mystery Buzu. Prominiętny. Tak. E, no, on. Kiedyś powiedział w wywiadzie, bodajże w roku 2017, że jego pierwsza inwestycja to jest sędziwy pan, który ma w tym momencie 90, 94. wiosnę na karku i nadal in, aktywnie inwestuje. To tak ku kronikarskiej tutaj nie, kompletności. Więc... Gość, gość ma zdrowie, jeśli rzeczywiście, ja je tego McDonalda. Tam słyszałem, że on jeździ. Podobno coś tam jada i popija Coca-Colą, ale no nie wiem, ile w tym jest też takiej anegdoty. Mhm. To, to jest na zasadzie też takiej, żeby zachwalać biznes, w który, w który inwestuje. Zresztą, jak on robi ten zjazd, jest walne zgromadzenie akcjonariuszy i przyjeżdżają ci akcjonariusze tej jego spółki Berkshire Hathaway, czyli tego wehikułu inwestycyjnego spółki, która w słowie de facto ma kilkadziesiąt innych spółek, między innymi właśnie tego McDonalda, to w trakcie tego walnego zgromadzenia już niestety z nieżyjącym partnerem Charlie Mangerem, czyli jego biznesowym partnerem, no to oni tam zwykle właśnie podjadali jakieś tam cukierki jakieś tam firmy, która produkowała cukierki, popijali Coca-Colą i tak dalej, jakby reklamowali to na żywca, że, że, że oni również konsumują te dobra, ale to tak, tak zupełnie na marginesie. Natomiast wracając do Buffetta, to co chciałem powiedzieć, to że on wspominał, że swoją pierwszą inwestycję, a gościu ma dzisiaj jest miliarderem, miliarderem, naprawdę miliarderem i... Miliarderem w dolarach. W dolarach, tak. I to w dzisiejszych dolarach, więc amerykańskich też dla jasności. I on pierwszą swoją inwestycję, mówi, popełnił w roku, na początku roku 1942, jako jedenastoletni chłopiec jak sam wspomina, to było dosłownie w kilka tygodni po ataku Japonii na Stany Zjednoczone, na Pearl Harbor, podczas II wojny światowej. On, on oczywiście też mówi, że jego jednym z wielkich szczęść, jakie doznał, to to, że się urodził w Stanach Zjednoczonych, że miał takie możliwości w ogóle. Ale jako chłopak, jako dzieciak yy, uciułał sobie 114 dolarów, tam między innymi odśnieżając śnieg, bo niektórzy tam właśnie zarzucają, jak się tak chcą bardzo przyczepić, że no, skąd on wziął 114 dolarów w 1942 roku. To było dużo wtedy? Yy, to było prawie, że dwie miesięczne pensje. Mhm. Także to nie było coś, co nie było niemożliwe, żeby dziecko uczuwało sobie dla jasności. W roku 1942 przeciętna amerykańska pensja wynosiła około 70 dolarów, 60-70 dolarów. Tylko mówię w tamtejszych pieniądzach. W tamtejszych pieniądzach Dlatego też mówi, co dzisiaj by odpowiadało gdzieś koło półtora tysiąca dolarów. Więc społeczeństwo amerykańskie też się w sumie wzbogaciło, dla jasności. Na, na no i trzeba wziąć pod uwagę, że Warren Buffett jeśli do tej pory ma takie zdrowie, że ma 94 lata i wciąż inwestuje, to znaczy, że to jest osoba z takim zacięciem, że najprawdopodobniej w wieku tych 11 lat po prostu sobie z tym poradził. Yy, tak, ale Właśnie, to nie jest jeszcze koniec tej historii, bo on w tym 42, jak zainwestował te 114 dolarów, jak w tym wywiadzie, tak my sobie teraz rozmawiamy, wspomniał o tym e, dziennikarzowi i zadał mu pytanie, jak sądzisz, ile by te 114 dolarów było dzisiaj warte, gdybym zainwestował je w S&P 500? No i ten dziennikarz rzeczywiście powiedział, że no nie, skąd mam to wiedzieć? I on wtedy podał kwotę która zszokowała tego prowadzącego i pewnie większość słuchających oglądających, bo to było 400 tysięcy dolarów ze 114 dolarów. Ja sprawdzę. z 1942 roku. Tak, tak, tak. Dla jasności, więc to, to tutaj też z, możemy to, o tym porozmawiać, bo to nie oznacza, że, że trzeba inwestować i jeszcze dożyć, i, i to z takiego inwestowania to, to pić na wodę, bo większość nie dożyje tego wieku. Natomiast co jest ciekawe, żeby zamknąć tę historię, że te 114 dolarów od 1942 roku w, w momencie, jak ja sprawdzałem w marcu albo kwietniu 2024 roku, urosło już do kwoty. Miliona dolarów. Swoją drogą yy, też fajnie zauważyć, że w około 6-7 lat ta kwota z 400 tysięcy jest, yy, urosła do miliona dolarów. To też tak pokazuje. Oczywiście mówię o kwotach w ujęciu nominalnym, tak? To, to nie jest tak, że zainwestujemy 114 dolarów, poczekamy tam, nie wiem, 70 czy więcej lat, yy, czy 80 i. No, jeżeli dożyjemy i będziemy, będziemy w końcu milionerem, to jak gdyby nie to było celem tej historii, tylko jak gdyby Buffett chciał pokazać, że ten rynek po prostu działa. Że ten rynek akcji naprawdę działa, zwłaszcza on tutaj podkreślał rynek amerykańskich akcji, gdzie ta maszyna, jak on to mówi, ekonomiczna, amerykańska, świetnie działa i. No i on wierzy, że obstawianie przeciwko Stanom Zjednoczonym po prostu źle się kończy, ale to jest jak gdyby jego opinia. Ja nie chcę tutaj, jak gdyby tego tutaj osądzać, bo mogą się pojawić osoby, które powiedzą, że ma rację, a inni powiedzą, że być może wcale niekoniecznie, bo Rzym też kiedyś upadł. Natomiast nie zmienia to faktu, że faktycznie Warren Buffett no, odniósł ogromny sukces właśnie inwestując przede wszystkim w akcje amerykańskie. I z tego, co też mi właśnie przed podcastem wspominałeś, wtedy, kiedy pierwszy raz o nim rozmawialiśmy, a to jeszcze nie było podczas nagrania, to mówił, że gdyby miał inwestować w nieruchomości albo ETF-y, to zdecydowanie poszedłby w ETF-y. I nie wiem, nie jestem pewien, czy mówił tylko o ETF-ach, czy po prostu o inwestowaniach w akcje. Jeżeli chodzi o nieruchomości, to, to w ogóle Buffett, znaczy, Buffett jest og ogromnym zwolennikiem akcji. To... I są ETF-y. Na nieruchomości, tak by the way. Są. Znaczy, ETF to w ogóle też może warto powiedzieć, to jest w tym momencie przede wszystkim opakowanie na w gruncie rzeczy dowolny produkt inwestycyjny. Więc my mówiliśmy tutaj o ETF-ach głównie w kontekście właśnie opakowywania szerokiego rynku akcji, wręcz amerykańskich czy, czy globalnych, ale to może być cokolwiek. To mogą być obligacje, to mogą być spółki właśnie inwestujące w nieruchomości, to mogą być towary, to mogą być kryptowaluty. Naprawdę właściwie... Surowce? Też, jak najbardziej. Walut, waluty? Tak, również. Mogą być produkty lewarowane, mogą być to też w ogóle aktywne fundusze, tak jak my znamy różne klasyczne fundusze. Bo w gruncie rzeczy, jeżeli byś chciał, miał też kapitał odpowiedni, możesz sobie jakąkolwiek strategię stworzyć i jeżeli spełnisz pewne tam wymagania formalne, mógłbyś opakować to w etf i sprzedawać jako ETF, więc ETF nie jest synonimem inwestowania takiego od razu, że jeżeli, nie wiem, czy to jest dobre słowo, mądrego, że od razu jak kupię ETF-a, to na pewno jestem po dobrej stronie mocy, bo to może ta, ta, ten instrument na tyle się rozrósł obecnie, że może być tam bardzo, bardzo wiele różnych rzeczy, natomiast Buffett faktycznie, on nie był jak gdyby nigdy fanem nieruchomości, Natomiast no, kupił swoją nieruchomość, z której zresztą kupiłem w latach 50. ubiegłego wieku i żyje w tym domu do dziś. Natomiast nawet już nie pamiętam tych liczb teraz, ale kiedyś nawet to przyrównywał, że gdyby nie kupił jednak tego domu, tylko zainwestował, to nie wiem, w swoją spółkę czy w SP500 to miałby o wiele wyższą stopę zwrotu, pomimo że musiałby w międzyczasie wynajmować jakiś lokum. No ale to znów, nie chcę tutaj strygerować ludzi, którzy są z rynku nieruchomości, ani nie chcę krytykować tej formy inwestycji dla jasności. Po prostu to są tylko stwierdzenia jednego z najbardziej, no można powiedzieć, utytułowanych inwestorów. Jak się ma inwestowanie na polskim rynku versus inwestowanie na rynku amerykańskim? Czy rynek polski jest tak mały, bo gdzieś pamiętam, że wspominałeś o jakichś procentach, jakim procentem rynku globalnego jest rynek polski i rynek amerykański to jest 60 albo 70%? Tak, tak. Rynek globalnie yy, amerykańskich akcji, w ujęciu globalnym. I mówię tu o wszystkich rynkach akcji, czyli nie tylko z rynków rozwiniętych, które zwykle się bierze pod uwagę, ale również z tych rynków wschodzących. Polska swoją drogą jest takim, można powiedzieć, granicznym rynkiem, gdzie przykładowo firma Fucji nas uznaje, już klasyfikuje nas, jesteśmy w tym koszyku państw rozwiniętych a na przykład S&P nadal za ten kraj, który jest jeszcze na wśród krajów rozwijających się. Natomiast Polska, jeżeli położymy sobie na szali globalnie Stany Zjednoczone, to, to Stany Zjednoczone mają tam ponad 60% udziału, natomiast Polska to jest mniej niż 1 dziesiąta znaczy, procenta. Mówiąc brzydko, gdyby giełda papierów wartościowych w Warszawie wyleciała w kosmos, to w ujęciu globalnym rynku akcji byłoby to niezauważone. Choć to nie oznacza, że nie można inwestować i nie należy inwestować również na giebdzie papierów wartościowych w Warszawie, ja zresztą sam inwestuję na GPW dla jasności, żeby, żeby to wybrzmiało, że, że jak gdyby odradzam takie inwestycje, natomiast mówię to tylko, żeby takie wielkości pewne tutaj przytoczyć. A czy to nie, nie kwalifikuje jakoś tego rynku amerykańskiego jako dużo bardziej bezpiecznego z uwagi na to, jak ogromny jest? Ehm. To zależy, co chcemy robić. Jeżeli ktoś jest faktycznie inwestorem aktywnym i wyszukuje okazji i znatny rynek akcji polskich, mówimy o inwestorach, którzy no, robią to bardziej zawodowo, to, to, to ja nie widzę problemu, żeby ktoś się zajmował tym polskim rynkiem. Jeżeli mówimy o inwestorze takim, powiedzmy, przygodnym, w sensie ktoś, kto robi coś innego w życiu, zajmuje się, nie wiem, ma jakąś inną w ogóle profesję, ale chce, żeby te jego pieniądze jakoś pracowały. No to wtedy z pewnością inwestycja w bardziej zdywersyfikowanej formie, czyli rynek amerykański czy wręcz globalnie jest o wiele bardziej sensowna z mojego punktu widzenia, zakładając, że robimy tak zwaną inwestycję pasywną, czyli kupujemy i, i kupujemy później kolejne i kolejne jednostki takiego ETF-a z, z tak szerokim rynkiem akcji tak szerokim portfelem, niż kupowanie tylko rynku akcji polskich. Czyli z perspektywy takiego normalnego zjedacza chleba, jakim jestem ja, mam pieniądze kwota X w i chcę pa inwestować pasywnie w ETF-y. To dużo bezpieczniej dla mnie będzie inwestować w Stanach niż w Polsce. Z uwagi tak. na to, że ten rynek jest bardziej stabilny, Większy, ma dłuższą historię i. Tak, znów moglibyśmy tutaj bardziej wejść w detale, one myślę nie są takie potrzebne. Z pewnością rynek akcji amerykańskich jest, to jest, wiesz, pewna w środowisku takim inwestycyjnym to jest mekka dla inwestorów. Tam ta kultura inwestycyjna jest o wiele wyższa. Ta świadomość inwestycyjna jest o wiele wyższa. To nie oznacza, że społeczeństwo jest o wiele bardziej rozgarnięte finansowo, bo tam również są problemy i jak się słucha, ja słucham większość podcastów właśnie amerykańskich, tych finansowych, to tam też mają swoje problemy. To, żeby tak nie. Nie, nie pudrować tutaj tej rzeczywistości. Natomiast rynek akcji, no to, to jest zupełnie to jest nieporównywalne. No znaczy, wyobraź sobie, że spółka Microsoft, jedna spółka jest więcej warta jej kapitalizacja, niż nasza cała giełda. Tak? To, to jakby jedna spółka tylko, sobie wyobraź, niż nasz cały WIG. E Yy, ostatnio wrzucałem... WIG20 to są nasze 20 najlepszych ja spółek. Ja mówię o całym WIG-u, nawet hmm. nie tylko 20, ale o, o, o tych wszystkich kilkuset spółkach, które są na naszym warszawskim parkiecie. Yy, czy mówiąc, gdyby to przyrównać do gospodarki, to, to że, że, że Microsoft jest większy od naszej gospodarki. Tak? No. Yy, oczywiście to ja mówię z, z pewnym przekąsem, bo mówimy tu o rynku akcji, tak? o, o tych spółkach, które są notowane na giełdzie. Nie wszystkie spółki są notowane na giełdzie, natomiast ja ostatnio wrzucałem takiego posta właśnie na platformie X, gdzie wskazywałem, że jeden ETF na S&P 500, największy i najstarszy zarazem ETF amerykański, ale nie najstarszy na świecie, bo pierwszy ETF powstał w roku 1990 w Kanadzie, a trzy lata później właśnie w Stanach Zjednoczonych, na indeks S&P 500 ma taką fajną nazwę Ticker Spy, tak jak szpieg po angielsku, czy też Spider czasami mówią, to ten jeden ETF, który właśnie inwestuje w SP 500, jego wartość aktywów, które ma w portfelu, jest wyceniana w tym momencie na około, jak nagrywamy ten podcast, ale powiedzmy, że gdzieś w okolicach wiosny 2024, gdyby ktoś słuchał gdzieś tam tego w przyszłości, to były 2 biliony polskich złotych. Bilion. To jest milion milionów, czyli to jest 10 do 12 potęgi. Jakby ktoś chciał tak sprawdzić swoją drogą, to też jest trochę utrudnienie, bo biliony w polskim języku skala krótka i długa, w, w amerykańskim to jest jeszcze inna historia, w sensie my na miliardy mówimy miliardy, oni już mówią biliony. Oni na biliony mówią tryliony, a u nas trylion to jest jeszcze oczko wyżej niż bilion, więc to tak na marginesie tylko. No więc to pokazuje, jak gdyby, siłę rynku amerykańskiego. To jest, to jest coś, co jest ogromny rynek. Czy to co ja mogę zrobić, żeby zainwestować w etf -y na rynku amerykańskim? Co, gdzie dzisiaj bym chciał zacząć, to gdzie mam iść, co mam zrobić? Bo podobno to nie jest takie proste, jeśli chodzi o podatki, o to, jak, jak przelać te pieniądze tam i jak to robić pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. I to jest bardzo dobre pytanie, bo w sumie też tak pytałeś, jak się różni ten rynek polski od amerykańskiego. Ja myślę, że o ile różnice między rynkiem polskim a amerykańskim są ogromne, o tyle sytuacja inwestora z Polski, a ze Stanów Zjednoczonych już wcale nie. Mhm. To, tu się dokonał ogromny postęp właśnie dzięki między innymi ETF-om, że jak ja jeszcze zaczynałem inwestowanie, to praktycznie nikt nie inwestował w Polsce w etf Praktycznie to pojęcie było nieznane. Ja Mówimy stary. o tym roku 2007-2008. E, tak, tak, więc ja jestem stary, może aż nie aż tak, ale, ale faktycznie no, no nikt w Polsce to, to, nikt tak nie inwestował. E, ETF-y jako instrument były kompletnie nieznane. Dziś ETF-y przybierają na sile, w sensie y, są coraz częściej, szerzej w świadomości polskich inwestorów, i te możliwości nasze są praktycznie takie jak inwestorów za granicą. Oczywiście, znów można by niuansować, że akurat paradoksalnie, no, do ETF-ów stricte y, tych, y, gdzie siedziba jest w Stanach Zjednoczonych, do tych ETF-ów większość inwestorów w Polsce ma pewien ograniczony dostęp, ale to wynika z regulacji europejskich. Natomiast jest, są odpowiedniki w Europie, z siedzibą w Europie, więc można inwestować w S&P 500 bez naprawdę żadnego kłopotu i znaleźć mnóstwo takich ETF-ów. Gdyby ktoś chciał inwestować dla, w S&P 500, bo to nie jest no, jasności rekomendacja inwestycyjna, żeby ktoś nie pomyślał, zwłaszcza, że być może na drugi dzień będzie spadek, albo być może ktoś będzie słuchał tego i są akurat wielkie spadki i powiedzą, że Lempard mówił, żeby kupować S&P 500, a tutaj jest minus 50, tak? No, w ogóle myślę, że warto jeszcze o, o, o tych kwestiach inwestycyjnych tutaj porozmawiać właśnie w kontekście ryzyka. Natomiast, natomiast myślę, że warto... Jakiego ryzyka z ETF-ami? W ogóle ryzyka inwestycyjnego, nie tylko z ETF-ami, ale w ogóle ryzyka inwestycyjnego, żeby, żeby mieć tą świadomość chociażby, że to, że my zarabiamy średniorocznie na przykład na czy, zarabiamy, że zarabialiśmy, bo mówimy o historii, danych z przyszłości nie mamy, więc możemy tylko ekstrapolować, ale pewności nie mamy, jak będzie wyglądała przyszłość, to to jest jak gdyby immanentna część inwestowania, że my działamy w środowisku ciągłej niepewności. To nie jest tak, że my mamy gwarantowanego coś. Znaczy pewne to jest tylko śmierć. No i niektórzy jeszcze mówią, że podatki, ale, ale w gruncie rzeczy to, to, to się kończy ten katalog, jest bardzo krótki. Więc, więc w inwestowaniu zawsze jest niepewność, ale życie też jest ryzykowne. Znaczy wszystko jest... Zakładanie firmy jest ryzykowne, tak jak wcześniej rozmawialiśmy o tych short-term traderach, którzy większość ludzi traci, większość startupów upada, więc no, tak właściwie będąc przedsiębiorcą też podejmujesz ogromne ryzyko. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Przy czym jeżeli chodzi o inwestowanie, to myślę, że fajnie, żeby ludzie... Bo to wiesz, jak powiemy, że kup sobie ETF-a, nie wiem, na S&P 500 czy ETF-a na akcje globalne i będzie fajnie, to może, to, to będzie fajna porada, jeżeli ktoś akurat przez kolejne kilka lat będzie zarabiał na tym i powie, a no faktycznie była fajna porada, ale jeżeli się pojawią duże spadki, to ktoś może. Powiedzieć, że no, kurczę, ktoś nas tutaj wpakował w maliny niezłe, bo, bo jednak to wcale nie jest tak pięknie. A mówili, żeby nie kupować kryptowalut, a być może akurat zastrzeły rosnąć i, i ktoś może tak bardzo pobieżnie to ocenić. Więc ja dla jasności nie jestem ekspertem od rynku kryptowalut. Natomiast w, w latach, myślę, że warto cofnąć się do lat 70., bo w latach 70. był sobie taki człowiek, który nazywał się John Bogle i on. Yy, Tworzył, pracował w funduszach inwestycyjnych. Normalnie próbował się zakładać z rynkiem i pokonywać te rynki i dowozić inwestorom jak najlepsze wyniki. Tam były pewne problemy w tej firmie, w której pracował. W każdym razie, żeby jakoś się wybronić, on wpadł na pewien pomysł, który już mu tam jeszcze od lat 50. chodził po głowie. A co gdyby zamiast wyszukiwać te wisienki na torcie, spośród tych najlepszych spółek, zainwestować we wszystko. Po prostu jak leci? We wszystko. Ale przy okazji, zamiast kasować inwestora na przykład na poziomie 2% czy 1,5% w skali roku, czyli przykładowo, jeżeli mamy 100 tysięcy dolarów zainwestowanych, no to 1,5 tysiąca idzie na przykład na to, że ktoś nam zarządza tym portfelem, to zamiast brać tyle, gdybyśmy brali na przykład kilka razy mniej, to co by się stało? I on zrobił takie badanie yy, i mu wyszło z tego badania, że Kurczę, on by właściwie pokonywał wszystkich inwestorów. Dzięki temu, że no, inwestowanie kosztuje. No bo jeżeli ktoś zarządza Ci tym portfelem i bierze od Ciebie te na przykład 1,5-2% w skali roku od Twojego kapitału, a ktoś weźmie 10 razy mniej, no to się okazuje, że można pokonywać tych aktywnych inwestorów, nie robiąc de facto nic, tylko kupować cały rynek. I tak powstała idea pierwszego funduszu indeksowego, czyli żeby stworzyć taki produkt, który będzie tani, będzie bardzo prosty i, a, i właściwie to wszystko. Oczywiście, że jak on to przedstawiał wtedy zarządowi firmy, to pomyśleli, że gościu jest odjechany. No bo po pierwsze, jak sprzedasz produkt inwestycyjny, który ci powie, że, że miał wy, przeciętne wyniki, jak cały rynek. Kto chce mieć przeciętne wyniki, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, mówimy mu, że to jest wręcz nieamerykańskie, no bo każdy chce mieć lepsze wyniki i pokonywać rynek, a nie, że przychodzi gość i mówi, a ty, ja mam tu taki produkt, nie jest świetny, ale on daje wyniki jak średni rynek, jak, jak cały rynek. No to, to, to brzmi bardzo niemarketingowo. Na szczęście on był bardzo, bardzo, nie dość, że zdolny marketingowo, ale też umiał liczyć nieźle, więc on pokazał na liczbach, że jeżeli za tym pójdzie redukcja opłat, jakie pobierają, to tak naprawdę w gruncie rzeczy oni będą pokonywać Fundusze. I to jest y, y, jak gdyby kluczowe. Większość funduszy, czyli gości, którzy pracują od rana do nocy i próbują wybierać najlepsze spółki z tego, na przykład SP 500, większość z nich przegrywa z tym SP 500. Są takie statystyki z piwa. E, czyli e, jeżeli skrót dobrze pamiętam, SP. E, Mm, indexes versus passive, e, już nie pamiętam, ale z piwa w każdym razie można to podlinkować. Hmm. E, takie indeksy firmy SP, i tam jest e, coś takiego, że większość zarządzających, gości, którzy pracują na pełnych etatach, e, ma wyniki gorsze niż ten SP 500, co wynika przede wszystkim z tego tytułu, że oni po prostu kasują e, za swoją usługę pieniądze. I dlatego też fundusz indeksowy, czyli prosta formuła, gdzie kupujesz cały rynek, może pokonywać tych inwestorów. Co więcej, jak się okazało, te fundusze przegrywały mniej więcej wtedy, jak on robił te badania w latach 70., o 1,6 punktu procentowego. O tyle mniej więcej, jeżeli przykładowo SP500 zarabiało 10%, nominalnie to fundusz zarabiał przeciętnie, uśredniając 8,5%. I jak się okazało, ta różnica, że 8,5% versus 10%, wynikało właśnie z tej opłaty. Co jak gdyby też być może ktoś mnie słucha poklei teraz. Jeżeli fundusze jako całość tworzą de facto ten rynek, bo oni są dużymi instytucjonalnymi inwestorami, ale jeszcze do tego pobierają sobie 1,5% tytułem swojej pracy, no to tyle będą gorsi od tego rynku mniej więcej. I dlatego też John Bogle, i warto, żeby sobie zapamiętać to, to nazwisko, już niestety świętej pamięci, on wręcz w taki prowokacyjny sposób mówił, że miał kiedyś sen, że ma fundusz, który po 20 latach pokonał wszystkie fundusze, i wszyscy mu gratulowali, i wszyscy dopytywali się go: Jak ty to robisz? Skąd jesteś takim świetnym inwestorem? I na czym polega Twój sekret? A on wtedy z taką szyderą mówi, że jest po prostu indeksowym inwestorem. Po prostu kupuje cały rynek, tylko nie kasuje kasy. Yy, za to srogie jak większość funduszy i dlatego ich pokonuje. Więc yy, to jest taki trochę, może, uszczypliwy, ale jeżeli ktoś prowadzi fundusz in, yy, inwestycyjny, to najprostszym sposobem i najpewniejszym, żeby mieć lepsze wyniki, to jest po prostu zmniejszyć opłaty. Czyli te ETF-y w pewnym sensie wygryzają doradców inwestycyjnych z e branży? Prawdopodobnie też. Zwłaszcza, jeżeli mówimy o polskim rynku, to tak. Bo teraz, jeśli inwestujesz w ETF-a, to po prostu nie potrzebujesz tego doradcy inwestycyjnego, no bo nie. tam się nic nie robi. No nie, No zgadza się. Zresztą, nawet jeżeli ktoś nie inwestuje w ETF-a sam, bo powie, że jest to dla niego jednak mimo wszystko. Wiesz, to się wiąże z pewnymi jednak utrudnieniami. Trzeba jednak założyć chociażby rachunek brokerski i to nie jest rocket science, ale dla prawdopodobnie sporej części osób, które kompletnie się tym nie zajmuje, ani się tym nie interesuje i chce mieć jak najmniej, że tak powiem, na głowie, to nawet dla nich powstają usługi chociażby robodoradztwa, gdzie można po prostu zlecić to firmie, żeby ona ci kupiła te ETFy. Oczywiście to znów kosztuje, więc coś za coś, ale przynajmniej masz pewność, że masz kupiony rynek. Bo wiesz, problem jest nie tylko taki, że ty płacisz jakiejś firmie inwestycyjnej za to, że ci mają zarządzać pieniędzmi. Bo ja przynajmniej wychodzę też jako i przedsiębiorca z takiego założenia, że jeżeli ktoś wykonuje świetnie swoją robotę, to się należy świetna płaca. To po prostu krótki deal. Znaczy, to się gdyby... po prostu opłaca. Jeśli dostajesz tak. świetny produkt, warto za niego zapłacić. Dokładnie tak. Jeśli no i nie musisz go robić samemu. Dokładnie. I są inwestorzy, którzy robią świetnie swoją robotę i biorą za to słoną opłatę. Natomiast, jeżeli masz fundusze, w większości fundusze, które w gruncie rzeczy robią prawie to samo co indeks, bo jak weźmiesz je na tapet, to się okaże, że one w gruncie rzeczy zachowują się tak jak indeks. Po prostu mieszają w tym samym kotle, tylko próbują przechyczyć i im to nie wychodzi, ale do tego biorą opłaty, to ty w gruncie rzeczy płacisz za coś, co ty możesz mieć praktycznie obecnie niemalże za darmo. A przez to, że musisz płacić, to masz mniej. Więc yy, a nie ponosisz ryzyka takiego, jak, jakie masz ryzyko przy funduszu. Przy funduszu takim aktywnie zarządzanym, ty jak powiesz sobie, ja się tym nie zajmuję, bo się na tym nie znam, zlecę to komuś, żeby wyszukiwał te najlepsze spółki. Ale ty wtedy w gruncie rzeczy zamieniasz ryzyko rynkowe, a właściwie rynkowe nadal pozostaje na czynnik ludzki. No bo jeżeli ty się nie znasz na rynku, to jak ty się będziesz znał y, i będziesz wiedział, będziesz miał pewność, że gościa, którego ty sobie wybierasz, czy fundusz, on dobrze wykona tą robotę. No skąd tą pewność możesz mieć? No nie możesz mieć tej pewności. Poza tym jest zwykły czynnik ludzki też taki, w takim wymiarze, że nawet jeżeli ten gościu był dobry, ale, ale był zmęczony. Był nie? zmęczony, nie wiem, ma jakąś chorobę, rozwód. ma rozwód mhm. na przykład. Kompletnie go to rozwali. I to jest takie ryzyko, którego ty nawet nie jesteś w stanie oszacować, więc... I on też nie zrobi tego celowo, jakby nie możesz, no, można mieć do niego pretensje, ale no, każdemu się może zdarzyć trudna sytuacja. Wiesz, ja wierzę i jestem przekonany, że w branży finansowej pracuje bardzo dużo inteligentnych, rozgarniętych osób, ale niestety branża finansowa też w tym takim wymiarze instytucjonalnym jest pełna patologii. Nie mówię tylko dla jasności o rynku polskim. Był sobie taki, niestety już też nie żyje, David Swensen, człowiek, który też taka ikona, można powiedzieć, w świecie inwestowania w Stanach Zjednoczonych. Człowiek o wielkim dorobku i to takim prakty praktycznym, w sensie on, on zarządzał pieniędzmi chociażby największych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych. On wręcz to nazwał kiedyś na łamach Wall Street Journal bardzo ostro i był na to, za to dość krytykowany, bo on wręcz powiedział, że inwestowa... On to określił w ten sposób, że branża finansowa to jest najgorszy rodzaj złodziejstwa, ponieważ to złodziejstwo odbywa się pod płaszczykiem legalności. No bo jeżeli weźmiesz sobie fundusze, które kasują masę pieniędzy, za coś, co de facto mógłbyś nie płacić wcale, bo możesz mieć po prostu odpowiedni produkt czy odpowiadający temu produkt, który będzie robił praktycznie to samo, tylko niemalże za, za darmo, no to pytanie jest, czy ktoś, kto kupił ten drogi produkt, miał świadomość, że może mieć to praktycznie za darmo. Ja, ja kiedyś zrobiłem to z, z kolei w taki bardzo też nieco prowokacyjny sposób. <grym> Mówiłem, że mam starego Passata, dziesięcioletniego. E, pewnie nie jest Passat, bo teraz wchodzą elektryki, ale, ale, ale do czego zmierzam? Jeżeli ja bym wystawił sobie tego starego dziesięcioletniego Passata na Allegro i powiedział, że oczekuję, żeby mi ktoś zapłacił za niego 500 tysięcy złotych, pół miliona złotych, no to, to jest absurdalne. Znaczy, no, gdyby nie trzeba być ekspertem z dziedziny motoryzacji, żeby stwierdzić, że coś jest niechalo z tą ofertą. Ale w branży finansowej jest czymś naturalnym, jest czymś codziennym, że ludzie kupują produkty, które kosztują 10 razy drożej. I co gorsze, nie mają świadomości, że kupują to. Nawet 10 razy drożej, a nawet i więcej. Ale to jest doskonała nisza dla osób, które mają lepsze pomysły, więc to w pewnym sensie rynek powinien ich zaraz wygryźć. Eee, no i to się dzieje w Stanach Zjednoczonych. ETF-y ETF chyba też są takie etf -y takim również, rozumiem. bo jak ja wspomniałem wcześniej o funduszach inwestycyjnych. Indyks... Bo teraz, bo teraz mhm. to, o czym mówisz, wydaje mi się, że dzieje się na każdym rynku. Jeśli będzie luka, gdzie ludzie nie będą mieli świadomości, to się podobno działo na rynku influencerskim. Tak. Na początku, jak marki zaczęły wchodzić mhm. w rynek influencerski i nikt nie nie wiedział, ile kosztuje reklama u influencera, tak. to influencer mógł powiedzieć, że Ja chcę 100 tysięcy, i marki płaciły 100 tysięcy, dlatego, bo nikt nie był w stanie tego wycenić. Dopiero jak rynek się unormował, znalazło się kilku influencerów i oni zaczęli dawać stawki, to wyszła jakaś średnia i było wiadomo, co jest dużo, co jest mało, ale to jest na początku rynku nikt tego nie wie. Zgadza się. I to zjawisko w świecie finansowym nazywa się nawet tak zwaną pasywną rewolucją. I ona właśnie wystartowała, tak jak wspominałem, o John'u Bogu w latach 70., -tych. konkretnie w 1976 uruchomiony został pierwszy taki powszechnie dostępny fundusz indeksowy. Znaczy pierwszy fundusz indeksowy powstał jeszcze wcześniej, chociażby to taka ciekawostka i krótka dygresja, firma Samsonite, która produkuje torby. Bagażowe. Ona dla swoich pracowników właśnie stworzyła taki fundusz indeksowy, bodajże jeszcze w latach 60. ale to było powiedzmy dla bardzo wąskiej grupy osób. Natomiast pierwszy taki publicznie, powszechnie dostępny fundusz indeksowy na SP 500 powstał w 1976 to właśnie był od Vanguarda. Wtedy on kosztował w skali rocznej 0,4 i chyba 30%. Dla przykładu, przeciętny fundusz inwestycyjny w Stanach Zjednoczonych kosztował wtedy cztery razy więcej. Dziś ETF na SP 500 możesz kupić za mniej niż 3,7% w skali roku. Bo to, co jest bardzo kluczowe, to, że jeżeli ty komuś pokażesz produkt, który kosztuje z jednej strony 3,7%, a drugi produkt, który kosztuje, dajmy na to 2%, to Wydaje nam się, że obie wartości są niewielkie, no bo jeżeli komuś dajemy 100 tysięcy, to czy mu tam zapłacimy 2000, czy może, nie wiem, 1000, a może 500, a może w ogóle 100 złotych, Wciąż nam się wydaje, że przy tych 100 tysiącach to są niewielkie kwoty, a zwłaszcza jeżeli nam ktoś obiecuje, że świetnie wykona swoją robotę, to w gruncie rzeczy to nie jest tak, że nam ktoś chce nagle zabrać połowę tych pieniędzy. Ale mhm. w przypadku wzrostu geometrycznego to się zaczyna mieć ogromne znaczenie w pewnym, w pewnym momencie. Bardzo duże znaczenie, bo e, znów wrócę do Bogla, który pokazywał to w taki sposób prowokacyjny i mówił, czy ty wolisz mieć na przykład po 50 latach. E, 60% mniej kapitału tylko dlatego, że ponosiłeś koszt na poziomie 2%. No to wiesz, jeżeli ktoś ma świadomość, że przez swoje życie zawodowe odkładał sobie pieniądze, ale jego kapitał będzie o 60% mniejszy, tylko dlatego, że ponosił taki niewielki z pozoru koszt, a jak się okazało, ogromny, Czyli no to... 2% może finalnie prowadzić do 60% w jakiejś tam perspektywie czasowej. W perspektywie cesowej. 50 lat mniej więcej tak. Mhm. Są takie fajne rozpiski, jak, jak poziom opłat wpływa na, na, na te... To nie oznacza też, bo to tak się czasami błędnie mówi, że te 60% to zjadły te firmy. To, to tak nie działa. Znaczy fajnie, żeby tak mogły sobie to wziąć. To niestety to powoduje też, że ten wpływ procentu składanego jest coraz mniejszy, no bo jeżeli coraz więcej ten kapitał jest podgryzany, no to mniej kapitału pracuje. No i Niestety te utracone korzyści to również się składa na to, że te 60% gdzieś się tam przykładowo traci. A ludzie się często triggerują tutaj, że mówią, kurczę, o jakich 50 latach my tu mówimy, przecież ja nie będę może żył nawet 50 lat, to, to po co mam inwestować 50 lat? Ja będę, że z mojej perspektywy, jak mam 31, tak. jeśli wszystko pójdzie dobrze, no to spokojnie będę żył 50. To lat. bardzo dobry masz mindset i, i się cieszę, ale niestety <laughs> są tacy, którzy mówią, że dla nich 5 lat to jest długi. Albo na przykład mówią, że dla nich to jest w ogóle odkładanie życia. Że oni muszą inwestować. Oni wolą przechulać te pieniądze tu i teraz. Znaczy, ja zmierzam do tego konkretnie, że. No, oni widzieli kiedyś 80-latków, jak wyglądają? No, albo niech popatrzą na Buffetta, który ma 94. I... Ale on jest jakimś niesamowitym przykładem <grym> tego zdrowia przede tak, wszystkim. Tak, tak. Mówię o takich 80-latkach, którym by się jednak przydały te pieniądze, co właśnie teraz są przechulać. A okej, okay. a to tak. To z kolei z tej. Yy, z... się przecież składa, przede, przede wszystkim Twoja energia się kurczy i to nie jest tak, że jak będziesz miał 60 lat, to masz tyle energii, co ja teraz 30 i ja nie mogę popracować to cały to dzień. Jest to jest świetne, co powiedziałeś. No właśnie inwestowanie służy do tego, żeby ten nasz topniejący kapitał ludzki zastępować powoli kapitałem finansowym. No i plus na ile na lekarzy będziesz musiał wydawać. Przecież otóż to? Choroby cały czas rosną. To nie jest tak, żeby jeszcze mniej chorób, mniej otóż, kontuzji. Otóż to, oczywiście życzmy każdemu jak najwięcej zdrowia i, i żeby było superowo, ale różnie to bywa. Poza tym y, być może ktoś w pewnym momencie będzie miał na tyle już kapitału, że nie musi może przestać całkowicie pracować, ale na przykład będzie pracował w mniejszym wymiarze, bo będzie mógł częściowo już się. Y, Finansować z tego, co wypracował na przestrzeni lat. I w tym kontekście właśnie e, warto spoglądać na te koszty, że my inwestujemy w gruncie rzeczy przez całe nasze dorosłe życie. Czyli czy od momentu, kiedy zaczynamy inwestować, mamy na przykład lat 30 na karku. I do końca naszych dni na tym świecie my mamy pieniądze zainwestowane, bo to nie jest tak, że jak my inwestujemy, to przechodzimy na emeryturę i wtedy w ciągu jednego dnia wypłacamy to wszystko i, i przehulamy. No może ktoś chce zrobić taki super balet w jeden dzień, ale no prawdopodobnie jakby ktoś przez 30 lat sukcesywnie inwestował, to nawet by tego nie przehulał w jeden dzień. Tylko te pieniądze nawet jak później konsumujemy, wypłacamy je regularnie, to one cały czas pracują na rynku i w Wtedy się okazuje, Ta że. Ta duża tak. kwota pracuje na rynku. Dokładnie tak. I wtedy to się okazuje, że te pieniądze dobrze by było, żeby nie były podgryzane cały czas przez wielkie opłaty, bo nasz produkt kosztuje na przykład 2% albo i więcej. W Polsce niestety zdarza się, że i więcej. Więc dlatego też redukcja kosztów produktu inwestycyjnego to jest najprostszy i najpewniejszy sposób na podbicie stopy zwrotu. To jest jak gdyby niepodważalne. Są świetni inwestorzy, jak wspominałem, którzy, jak Jim Simons na przykład, którzy inwestują, mają stopy zwrotu jeszcze lepsze nawet niż Warren Buffett, ale to są, to są absolutne wyjątki. Większość osób i tak nie może tam zainwestować, bo on nawet już nie. Przy, on ma świetną strategię inwestycyjną, tylko ona jest tylko dla pewnego kapitału, że tak powiem możliwa, bo przy większym kapitale nie byłby w stanie tego realizować. Zresztą nie wiemy, jak on to robi. Zresztą Jak on by dał mi nawet tą strategię, nawet gdybym ja wiedział, jak on to robi, to pewnie i tak bym tego nie potrafił zrobić tak, jak on. Całkiem, całkiem możliwe, bo możemy się domyślać tylko jak on to robi, ale szczegółów i tak nie znamy, ale wiemy, że gościu jest z matematykiem i robi tam jakieś jakieś totalnie odjechane rzeczy. Natomiast no, jak gdyby mówimy tutaj o jakimś marginesie marginesów, ale wcale nie trzeba być genialnym inwestorem, wcale nie trzeba mieć yy, yy, informacji o tym, jak będzie wyglądała przyszłość, tylko po prostu należy regularnie odkładać swoje pieniądze, inwestować i pozostawić to rynkowi, a rynek zrobi najprawdopodobniej robotę za nas. A my możemy w tym czasie zajmować się swoim życiem, swoją nie wiem, pracą, swoją rodziną, a być może w pewnym momencie możemy mniej pracować, bo już możemy się finansować. Jest coś takiego jak reguła 4% swoją drogą. Bo ludzie czasami się zastanawiają, ja kiedyś tak ze szwagrem sobie leżeliśmy gdzieś tam w basenie i tak gadamy, gadamy, mówi kurczę, ciekawe, ile musiałbym mieć pieniędzy, żeby nie musieć już w ogóle pracować na pieniądze. Ja mówię, no Czyli, że pieniądze same pracowały to, na siebie. Tak, że już nie muszę iść tam na ten etat i po prostu mogę sobie żyć. Ile Co? to jest? Ostatnio się nad tym samym zastanawiałem. Dokładnie. Ile to ci wyszło? Nie, nie, nie wymyśliłem. Nie wiem. <grym 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 zresztą to, to będzie dla każdej osoby inaczej. To, to znaczy tak, w ujęciu kwotowym, tak, ale mm. w ujęciu procentowym. Ile musiał. No, Postawmy pytanie inaczej. Ile musiałbyś mieć. Um, Albo inaczej jeszcze. Kiedyś był taki gościu, który właśnie próbował rozwiązać to, to pytanie. Nazywi, nazwi, nazywał się Bengen, Amerykanin, żyje do dziś, i on właśnie zastanawiał się, ile trzeba wypłacać procent sobie z portfela, żeby, pomimo, że będziemy robić to każdego roku, spowodowało, że nam te pieniądze się nie skończą na emeryturze. On to zrobił, co prawda, dla rynku amerykańskiego, ale jemu ja wyszło coś takiego, że jeżeli każdego roku wypłacasz sobie z portfela 4%, czyli dla przykładu, żeby się łatwo liczyło, ktoś ma milion złotych i wypłaca sobie 40 tysięcy. Pewnie ciężko w Warszawie byłoby przeżyć za 40 tysięcy złotych, sobie wyobrażam, rocznie, rocznie tak? Ale to tylko dla łatwości liczenia. Jak ktoś ma większe potrzeby, niech sobie powie, że ma 10 milionów i wypłaca sobie 400 tysięcy każdego roku. I każdego kolejnego roku tę kwotę rewaloryzuje czy indeksuje o inflację, tak? Żeby wartość nabywcza tych 400 tysięcy była stała w czasie. Jemu wyszło, że dla takiego portfela, gdzie mamy 50% akcji amerykańskich, 50% obligacji, chodzi o to, żeby te wahania portfela były mniejsze, no bo pewnie niewielu inwestorów mogłoby sobie pozwolić mieć portfel w 100% w akcjach. Te wahania byłyby zbyt... Wycięczające dla takiego inwestora i by pewnie porzucił, no to wyszło może 4%. Właśnie, gdyby sobie wypłacać z takiego portfela w każdym kolejnym roku, rewaloryzować to, czy indeksować tę inflację, to jesteśmy wolni finansowo w tym znaczeniu, że tam akurat on przyjął horyzont, że ktoś żyje na emeryturze 30 lat i te pieniądze mu się nie skończą. Oczywiście warto tutaj to skomentować, bo po pierwsze, mówimy o analizie na danych historycznych, a z tymi danymi jest tak, że wiesz, y, mogą różne rzeczy wychodzić, i jak to się mówi, jak będziesz mocno dane maltretował, to ci wyznają, co zechcesz. Natomiast y, przyjmuję, że tutaj nie mamy jakiejś magicznej strategii, tylko mamy szeroki, globalny, w tym przypadku, jak mówiłem, amerykański rynek akcji plus obligacji. Faktycznie prawdopodobieństwo, że pieniądze by ci się skończyły, było niewielkie przy wyciąganiu 4%. Ale gdyby ktoś chciał być bardziej konserwatywny, to możesz sobie przyjąć 3%. No i teraz. Po drugie, gdyby ktoś chciał sam oszacować, kiedy będzie wolny finansowo, no to może sobie w taki najprostszy sposób, i znów nie chcę rozwijać tego, bo pewnie mogłoby to długo trwać, ale jeżeli ktoś ma taki kapitał, gdzie po wyciągnięciu sobie z tego portfela, z tego kapitału 3-4%, to byłaby kwota, która by mu zabezpieczyła roczne koszty życia. To taka osoba może myśleć o wolności finansowej, czy może być już wręcz osobą wolną finansową. 4% być może jest to zbyt agresywne, bezpiecznie byłoby to przyjąć na poziomie 3%. To też zależy jeszcze od. Yy, Portfela, w sensie nie jego wielkości, a jego struktury. Czy to są w większości akcje, a może ktoś jest bardziej defensywny i ma więcej obligacji, a być może ma w ogóle jakąś inną jeszcze strategię, nie, nie, nie pasywną nawet. Natomiast, no, to jest taka pierwsza reguła, którą można się posiłkować, więc czasami, jak się komuś wydaje, że milion złotych to jest może jakaś duża kwota, no okej, okay, dzisiaj to już może. Przez 30 lat to już nie robi się tak dobrze. Wcześniej rozmawialiśmy o tych 114 dolarach. No tak, no zgadza się. No wiesz, no dziś milion złotych, to, to nie wiem, kawalerkę pewnie w Krakowie. W Krakowie. Ja przepraszam, mówię o Krakowie, bo z Krakowa przyjechałem, ale w Warszawie to jest jeszcze trudniej. To pewnie za milion złotych to kawalerkę można kupić. Mhm. No, no więc właśnie, no to, to mamy takie czasy. Um... Jeśli chciałbym inwestować w te etf -y na tym rynku amerykańskim, co ja konkretnie muszę zrobić i co? jakie są aplikacje do tego, gdzie mogę wchodzić, jakie aplikacje są dobre, czym one się od siebie różnią, jak w ogóle myśleć o tym? Nie chcę, żeby to brzmiało jako porady inwestycyjne, bo za... chcę podkreślić mocno: odrabiajmy swoje zadania domowe. Jak to mówił Reagan, trust but verify. Czyli ja dla jasności nie mam tutaj żadnych niecnych, ukrytych planów wobec kogokolwiek, kto nas ogląda, słucha, ale jestem tylko człowiekiem, też się mogę mylić, więc warto wszystko weryfikować. Ale żeby inwestować w ETF-y, z ETF-ami jest jeszcze, może też dodam jedną rzecz. Ten pewien problem, że mamy dzisiaj przekleństwo wyboru. Ich są tysiące. Sam buduję portal ETF-ów i w Europie i w Stanach Zjednoczonych tego typu produktów mamy ponad dziewięć tysięcy. No i teraz bądź mądry i wybierz tego być może do jednego ETF-a. No to wiesz, jak masz 9000 ETF-ów i wybierz jednego, to może być to pewien, trud, pewna trudność dla kogoś początkującego, jak wybrać ten. Podobna jest taka smuszny. strategia, żeby wybrać cztery, nie więcej, i wybrać najlepsze. Już, jak wybierasz te z tej topki, to to nie ma większego znaczenia, czy tam bardziej lubisz technologię, czy bardziej lubisz to, czy bardziej lubisz tamto. Wybierasz po prostu cztery takie naprawdę mocne i niczym więcej się nie przejmujesz. Prostota na pewno jest tutaj bardzo pomocna. Znaczy, lepiej upraszczać niż komplikować. Natomiast, żeby fizycznie móc kupić ETF-a, to musimy mieć rachunek brokerski. To jest jak gdyby kwestia podstawowa. No i żeby mieć rachunek brokerski, to Pierwsza decyzja to jest taka, czy my chcemy mieć ten rachunek w Polsce czy za granicą. No i to jest, warto się na tym o tyle pochylić, że jeżeli byśmy chcieli korzystać z pewnych dobrodziejstw, jakie nam ustawodawca przyszykował w postaci ulg podatkowych, to ktoś może stwierdzić, że być może skorzysta z polskiego brokera, który ma możliwość, aby opakować tę inwestycję w taki jak to się mówi, pokrowiec y, antypodatkowy, czyli na przykład indywidualne konto emerytalne, tak zwane IKE, albo indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego, IGZE. Czyli to jest tak naprawdę coś takiego, gdzie my, przez to, że Otwieramy rachunek w takiej formule, to my mamy mniej podatku do zapłacenia. W przypadku IKE nie mamy w ogóle tego podatku do zapłacenia, bez względu, ile byśmy na tym nie zarobili, ale o ile będziemy trzymać ten nasz rachunek do tam 60 roku życia. W przypadku IGZE to jeszcze jest inaczej, bo tam. W IKEA się płaci później podatek, jakby opłacać te pieniądze. W IGZE. W IKE nie. A w XA tak, czyli indywidualnym koncie zabezpieczenia emerytalnego, owszem, płaci się przy wyjściu, jeżeli osiągniesz ten 65. rok życia, 10% zryczałtowany podatek, czyli od kwoty, jaka jest na rachunku, musisz 10% zapłacić, co i tak jest mniej, ale niż standardowo 19%. Natomiast masz też w międzyczasie inną korzyść. I mianowicie taką, że na picie, jeżeli ty sobie wpłacasz te pieniądze na rachunek X, to o tyle obniżasz podstawę do opodatkowania. Czyli przykładowo, jeżeli. Odliczasz sobie od podatku. Dokładnie. I widziałem się, wyliczenie, no. że finalnie X się bardziej opłaca. To może być zależne od konkretnej sytuacji, bo różne też stawki podatku różne osoby zarabiają. I nie każdy ma działalność. Nie każdy ma działalność. Na działalności masz tę korzyść, że masz większe limity, bo możesz mieć też X, jak jesteś na etacie, tylko wtedy ten limity zmniejszasz 10 tysięcy około. A w przypadku przedsiębiorcy 14. Dla jasności te limity każdego roku się zwiększają. Dla IKE to jest ponad 22 bodajże tysiące, czy 3 już, albo i 4 nawet. Czyli to jest według Ciebie dobry start, czyli te dwa fundusze? Um, jeżeli ktoś myśli o długoterminowym inwestowaniu. I to jest tylko, jeśli inwestujemy przez banki w Polsce. Przez brokerów w Polsce, to warto, bo dla jasności, możesz kupić produkty na IKX, które nie są w formie rachunku maklerskiego, tylko są to gotowe jakieś inne produkty inwestycyjne i one mogą się wydawać dla kogoś prostsze, bo kupujesz, płacasz i jak gdyby ktoś za Ciebie to robi, tylko znów wracamy do tematu kosztów. Więc jeżeli chcesz to zrobić tanio, to warto poświęcić, a jak się to ogarnie raz, to to dosłownie może zająć nam 5 minut w roku, żeby coś takiego ogarnąć. To nie jest jakaś wielka wielka kara i możemy mieć naprawdę niemalże za darmo. Natomiast tu, jak gdyby warto powiedzieć, że mówimy o polskim brokerze i mówimy o długim horyzoncie inwestycyjnym. Z różnych powodów, ktoś może nie chcieć mieć IKX, albo nie chce mieć czegoś w Polsce fizycznie, w sensie lokalizacji i nie chce tutaj jak gdyby. Tworzyć żadnych historii, ani straszyć ludzi, i tak dalej. Ale jak rozmawiam z ludźmi, to mi mówią, że bezpieczne jest mieć też w innym banku, gdzieś za granicą, i z tamtego banku sobie inwestować. Bo, Są... nie bo nigdy nie wiadomo, co się będzie Są działo. Są ku temu przesłanki e, konkretne. E, mniej więcej ponad rok temu robiliśmy taki z kolegami e, wywiad z osobą, która przyjechała do Polski z Ukrainy. Problem, jaki tam mają, jest taki, że Ktoś, kto miał nawet miliony nie wiem, dolarów w Ukrainie, ale w banku w Ukrainie, w momencie, kiedy wybuchła wojna, nie, nie mógł tych pieniędzy przelać do innego kraju. Tam są jakieś limity typu 10 tysięcy euro. To się też może zmieniać w czasie. No więc masz ten problem, że na Ukrainę możesz przelać dowolne środki. Czyli, jeżeli ktoś mieszka poza Ukrainą i chce rodzinę wspomóc na Ukrainie, nie ma problemu. Wiem, że niektórzy mówią na, niektórzy mówią w Ukrainie. Podobno obie formy są y, akceptowane. mówił, że obie są akceptowalne, że tak. język ewoluuje i że finalnie pewnie będziemy mówili w Ukrainie, tak, żeby się tak, tym nie przejmować. Tak, tak, tak. ludzie na tak. YouTube się strasznie spiętają. Tak, wiem, dlatego ja już wiedziałem, że to striggeruje pewnie niektórych <laughs> komentatorów. Ja już sam Serdecznie mówię. Serdecznie pozdrawiamy. Ja już sam mówię naprzemiennie, założyłem. Raz tak. mówię na Ukrainie, raz mówię w ogóle Tak, 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 tak. No, język powinien służyć do tego, żebyśmy się komunikowali. Jak ktoś rozumie, to już jest dla mnie okej. Okay. Nie, nie chcę być jakimś niechluj nie tutaj. Znaczy, nie chlują taką językową, ale, ale okej. Okay. Natomiast faktycznie, jeżeli ktoś, wracając do tematu z Ukrainy, chciałby wypłacić pieniądze, to tam są konkretne problemy. I ta osoba, z którą robiliśmy wywiad, dla jasności to robiłem wywiad przy takim produkcie, który pracowałem właśnie z Maciejem Anisarowiczem, który u ciebie był gościem, ale tam był ze mną również Michał Szafrański i Artur Wiśniewski. Pozdrawiam serdecznie. I ta osoba powiedziała, że ona nie tylko, że nie chce już mieć pieniędzy w Ukrainie ze względu na to, że się boi, no bo tam jest po prostu to co się dzieje wiemy. Ona nawet się boi mieć w Polsce i w polskim złotym i ona na przykład otwierała brokera w Holandii, bo uważa, że dla niej z jej perspektywy, w jej opinii jej to daje więcej przynajmniej spokoju. Nie, nie Mówi, że jej się bardzo podoba w Polsce, chce żyć w Polsce i tak dalej, ale jednak no, przeżywszy to, co przeżyła w Ukrainie, no, ma w, w pamięci złe scenariusze. No jednak Polska jest też granicznym państwem. Ja personalnie też o tym myślę, żeby inwestować w jakiegoś innego państwa. I to nie jest przejaw jakiejś paniki, to jest przejaw, bym powiedział, odpowiedzialności. To nie oznacza... Tak, tak, bo to, wiesz, to jest tak jak z ubezpieczeniem. Znaczy, jak ubezpieczasz to mieszkanie, to nie dlatego, że z góry zakładasz, że ono się spali. Ale gdyby, nie daj Boże, no to przynajmniej nie jesteś zupełnie na lodzie. I tym bardziej, że ta wizja wcale nie jest odklejona w tym, w, w tym momencie. No więc właśnie, znaczy, no, no, no jest jak gdyby ubram naszych te, ten konflikt. Miejmy nadzieję, że będzie wszystko pozytywnie. Ja jestem raczej optymistą. Jesteśmy w NATO i wierzę jednak, że Zachód wygra. No ale mimo wszystko jesteśmy granicznym państwem i jakieś tam perturbacje mogą być. No ale bez względu na to. to. to jak Nawet jeżeli będzie cudownie, no to i tak lepiej mieć tę polisę ubezpieczeniową. A jak to się ma względem naszej waluty? Załóżmy, że się coś dzieje, nawet nie wojna, ale coś się dzieje, co godzi w naszą walutę i nasz, wartość naszej waluty spada, mhm. to wtedy też bezsensownie jest mieć już pieniądze za granicą, już w innej walucie, bo wtedy to, co się dzieje w Polsce też nie będzie wpływało na to, ile ty masz realnie pieniędzy, jeśli będziesz miał w euro, albo w dolarach, albo w funtach. To znaczy... Z definicji inwestycja taka długoterminowa, to my o tym nie rozmawialiśmy, warto, żeby była zdywersyfikowana również walutowo. W tym sensie, że owszem, my widzimy, jak dolar na przykład się waha względem polskiego złotego czy euro. Zwłaszcza widzimy, że w sytuacjach skrajnych, jak na Ukrainie czy w Ukrainie, zauważyliśmy, że wtedy euro nagle kosztowało 5 złotych bardzo krótki okres. Również dolar. dolar to, uh -huh. to, to, euro również, ale to, to, są, to są poziomy, czyli jak widzimy, jak, jak się to ryzyko zbliża nam do polskich granic, to polski złoty słabnie, czyli mówiąc inaczej, kurs euro, dolara, czy innych walut drożeje. E, później to wraca do jakiejś tam normy, wraca sobie tam, nie wiem, euro jest te, teraz w momencie, jak nagrywam może po 4,30. Ale jak gdyby nie w tym rzecz. Chodzi o to, że jeżeli Kupujesz sobie inwestycję globalnie zdywersyfikowaną, to będziesz miał koszyk różnych walut. Po prostu. E, I e, owszem, będzie tam większość dolara amerykańskiego, gdybyśmy mieli globalny koszyk akcji, bo większość, jak mówiliśmy, rynek amerykański stanowi na świecie. Mogę cię to zatrzymać? Mhm. Czyli jeśli ja kupię sobie cztery ETF-y z rynku amerykańskiego, to będę miał je wszystkie w dolarze. Jeżeli inwestują w. Bardzo kluczowe jest nie to, w jakiej ty walucie kupujesz ETF-a, tylko co on ma w środku. Czyli mogę sobie sprawdzić, czy ten ETF w środku ma różne waluty. Tak, mhm. dokładnie. No bo teraz y, dla przykładu, ETF na SP 500. Ty możesz go kupić na przykład w polskim złotym, możesz go kupić w dolarze, możesz go kupić w euro, ale jeżeli on nie ma wbudowanego mechanizmu zabezpieczającego przed ruchami walut, a może mieć. Ale jeżeli go nie ma, to ty w gruncie rzeczy nie ma znaczenia, czy kupisz ETF na S&P 500 w euro czy w dolarze, bo nawet jeżeli kupujesz w euro, to w gruncie rzeczy pod spodem masz akcje, które są w dolarze, więc ty nadal masz ekspozycję, ładnie tak mówiąc, na dolara. I jak gdyby waluta kwotowania nie ma tu znaczenia, ale jeżeli byś kupił ETF, który ma zabezpieczenie na na przykład walutę, jest taki ETF na polskiej giełdzie, na GPW, który jeżeli. SP 500 rośnie o 10%, to ty w polskim złotym również zarobisz 10%, a nie tak, że na przykład zarobisz 20% albo stracisz, bo kurs walut się jakoś tam inaczej ułożył. No, jeżeli nie masz tego mechanizmu, no to ty masz ekspozycję na dolara i zawsze ten wynik będzie inny w polskim złotym niż w dolarze. Czyli te, te 9000 ETF-ów już się bardzo mocno zawężyły do tych, które są zabezpieczone na wahania walutowe? Dobrze myślę? byłbym ostrożny. Być może dla niektórych, jeżeli są tacy inwestorzy, którzy naprawdę nie chcą mieć ryzyka walutowego, to może być to dobry ruch. Natomiast ja osobiście mam taką preferencję i dla jasności, jest firma w Polsce, która tworzy takie etf -y z zabezpieczeniem i, i robią świetną robotę. Natomiast myślę, że jeżeli ktoś inwestuje bardzo długoterminowo... To dobrze, żeby miał również różny koszyk walut w tym portfelu. Po prostu. Dlaczego tak uważam? Dlatego, że my nie powinniśmy patrzeć tylko na to, że euro kosztowało kiedyś po 5 zł, albo kosztowało tam poniżej 4 zł, bo. Zauważ, że zwykle, jak mówimy o długoterminowym portfelu, to my przez dekady być może go budujemy przy różnych kursach walut. Czyli nawet jeżeli ty żyjesz sobie w Warszawie, zarabiasz, bo masz kontrahentów w polskim złotym i kupujesz te dolary, na przykład, czy euro w, przy różnych kursach, to na przestrzeni dekad te kursy się uśredniają. Ty nie musisz przewidywać tych kursów walut, one się uśredniają. To raz, a dwa, jak będziesz w końcu konsumował ten kapitał. No to wówczas. Mogę, mogę się to zatrzymać, tak. bo to, to, to jest. To mhm. jest bo pamiętam, że byłem bardzo zainteresowany, jak to usłyszałem. Uśredniają się, czyli ty, jeśli ty kupujesz po słabym kursie dzisiaj, mhm. jutro i pojutrze, a później kupujesz po lepszym kursie, mhm. to to, że kupiłeś na samym początku po słabym kursie, nie ma już takiego znaczenia, bo to się zaczyna uśredniać, więc to, to jest tak, jakbyś ty kupił na samym początku w dużo lepszym kursie. Dokładnie tak. Jest taka możliwość, że Polska będzie drugą Szwajcarią. I oby tak było. Życzę tego z całego serca państwu polskiemu, ale no, będąc też realistą, raczej wątpię, żeby się to stało za mojego życia. Że w Szwajcarii faktycznie frank szwajcarski się na tyle umocnił, że kupowanie tam obcych walut było średnim pomysłem. Bo, bo frank szwajcarski jest najmocniejszą walutą na świecie. Jak gdyby rozumiesz o co chodzi. W jakim chodzi? kontekście? Znaczy, W tym sensie, że mm, dolar jest słabszą walutą niż... Frank Szwajcarski. Czyli tak, jakbyś na polski grunt sobie przeniósł, że ty kupujesz, zacząłeś kupować dolara po, po, po 4 zł, po 5 zł, prawda? Ale ten dolar w, w, w miarę, jak, jak idziesz dalej, będzie coraz, coraz tańszy. No i wiesz, ty kupowałeś drogo dolara, a ten dolar już zamiast 4 zł, czy zamiast 5 zł, kosztuje być może 2 zł. No i ty po 30 latach masz dolara, który kosztuje 2 złote. No Czyli w, taki, w takiej perspektywie przerysowałem to, ale gdyby taki problem, można powiedzieć, ma Szwajcar. Tylko że mają swoją walutę, która jest dość unikatowa w skali globalnej, więc raczej polski złoty nie będzie drugim frankiem szwajcarskim, przynajmniej w najbliższych dekadach, latach. No nie wiem, nie znam przyszłości, ale jak gdyby to jest skrajny ekstremalnie przypadek. Lepiej uważam już, tak zamykając, mieć mimo wszystko uważam tę dywersyfikację walutową, bo wtedy mamy nie tylko ekspozycję na różne akcje, ale i również różne y, waluty. Wracając do tego inwestowania z zagranicy, załóżmy, że ja chcę inwestować z Belgii. Mhm. Że, czyli wtedy muszę otworzyć konto w belgijskim banku muszę otworzyć, w tym, w, tym ba, w tym belgijskim banku muszę otworzyć konto brokerskie uh -huh. i wtedy też pewnie jest tam jakieś IKZ, IK, I, IK, czy oni coś mają swojego? Jeżeli chcesz IKXE, jesteś polskim rezydentem podatkowym, to nie masz wyboru, musisz to otworzyć u polskiego brokera. Uh -huh. skupka, nawet brokerzy zagraniczni, którzy operują w Polsce, nie mogą, nie mogą świadczyć takiej usługi. Więc nie możesz otworzyć sobie rachunku w Belgii i mieć IKE. Okej, okay, a co mogę mieć? Co Możesz to? mieć rachunek po prostu maklerski, taki jak w Polsce poza IKX, tyle, że będziesz go miał w Belgii czy jakimś innym kraju. jest to jakoś nieoptymalne? A, jedyna nieoptymalność w sensie podatkowym jest taka, że musisz te podatki rozliczać wtedy sam zwykle. Jeżeli robisz to w Polsce, no to polscy brokerzy zwykle ci przysyłają tak zwany PID 8C i te rozliczenia są dużo prostsze jeżeli robisz to przez brokera zagranicznego zwykle to pozostaje na twojej głowie ale żeby nie przestraszyć kogoś to od razu dopowiem że po pierwsze są narzędzia które to bardzo mocno upraszczają i wręcz automatyzują więc to nie jest żaden rocket science to po pierwsze po drugie możesz tak zbudować ten portfel że ty nie będziesz miał zakładając że tylko akumulujesz kapitał na przykład że ty nie będziesz miał w ogóle żadnych zdarzeń podatkowych w międzyczasie, czyli na przykład ten ETF, mówiąc językiem polskim, nie będzie wypłacał ci żadnych pieniędzy, żadnych dywidend, czyli nie będzie żadnych zdarzeń podatkowych, żadnych yy, yy, zdarzeń, które będą wymagały tego rozliczenia, to ty możesz w gruncie rzeczy kupując Znów trzymając się tego ETF o S&P 500 przykładu, jeżeli kupisz taki ETF na S&P 500, który nie będzie wypłacał dywidend, bo owszem on będzie otrzymał dywidendy od spółek, które tam ma w sobie, o ile jest fizycznie replikowany, natomiast jeżeli on będzie je reinwestował, to ty nie musisz rozliczać tych dywidend możesz inwestować 30 lat i nie mieć ani jednego rozliczenia podatkowego do momentu aż nie sprzedasz jednostki takiego ETF-u i nie będziesz miał do wykazania jakiegoś zysku, który musisz po prostu rozliczyć czy też straty. Na ile myślisz, że rozsądne jest zrobić to Samemu, jeśli ktoś się nie zna, a na ile zatrudnić od tego kogoś, kto się na tym jednak zna, chociaż na sam początek, żeby pomoże, pomógł założyć te wszystkie konta, powiedział, w które ETF-y zainwestować, jak to zdywersyfikować sensownie, i później się po prostu na tym się kończy jego usługa. Myślę, że to jest sprawa indywidualna. Jeżeli, jeżeli ktoś ma w sobie to zacięcie, żeby jednak posadzić cztery litery na te kilkanaście godzin i chociaż podstawowe informacje zdobyć. Tu największym problemem, myślę, nawet nie jest to, żeby zdobyć informacje, bo ich jest mnóstwo w internecie za darmo. Ale bo to jest problem, właśnie. Żeby je odfiltrować, <laughs> żeby, wiesz, nie pójść w, w złym kierunku. To jest problem, A więc jeżeli my wiemy, że nie mamy takiego zacięcia, w sensie nas to nie interesuje. Ja nie uważam, żeby to była kwestia zacięcia, bo teraz ja mogę sobie wejść do internetu, mm -hmm. jest miliard youtuberów i który, z którym drogę mam konkretnie wybrać, to nie jest kwestia zacięcia, tylko w pewnym momencie brakuje ci doświadczenia, żeby podjąć decyzję, co konkretnie możesz zrobić, bo jest tak jak sam powiedziałeś, dziewięć tysięcy wyborów. Tak. Aczkolwiek, jak masz dużo youtuberów, to też będziesz miał problem, który mówiąc zupełnie wprost, mówi z sensem. Czy ktoś nie będziecie gdzieś tam rzucał na złe tory, które z perspektywy Twojej, jako inwestora, który chce mieć święty spokój i mieć tani produkt, być może te kierunki, które ktoś Ci tam podrzuca, są złe. No więc to jest pewne, to jest takie zarazem zbawienie i przekleństwo, że mamy tej wiedzy bardzo dużo, darmowej wiedzy, a z drugiej strony ta wiedza może być taka, że ciężko znam odfiltrować, co jest dobrą wiedzą, w sensie rzetelną wiedzą. No i teraz w takim razie dokładnie taki sam problem będzie z tymi ekspertami, którzy mieliby to zrobić za ciebie albo przynajmniej pomóc ci w tym. Tak, zgadza się, aczkolwiek jeżeli byśmy znów to ograniczyli wtedy do ETF-ów, także mówimy ok, to tylko ETF-y. No to znajdziesz na nie wiem, u pal z, nie wiem, jednej ręki, mniej niż pięciu takich operatorów działających w Polsce, którzy mogą ci uszyć, tak w cudzysłowie, portfel z ETF-ów i ty im wtedy tylko, prze, właściwie masz dwie decyzje zwykle. Pierwsza to jest, jak chcesz, żeby ten portfel był agresywny, czyli co oznacza więcej lub mniej akcji w portfelu, taka wajcha, taki, taki suwak. Chcesz mieć większą stopę zwrotów w perspektywie wielu lat, to więcej akcji, mniej, no to mniej akcji, a w to miejsce obligacje. Oczywiście mówimy o długim terminie dla jasności, bo w krótkim to wcale tak nie musi działać. No i to jest, to, to jest właściwie jedna decyzja, którą musisz podjąć. No, wtedy druga decyzja to, którą chcesz w ogóle, tą firmę, żeby ci to zrobiła. I, I wtedy ty im wpłacasz pieniądze, oni ci zarządzają tym portfelem, budują taki portfel. Czyli tego się nie robi przez żadne XTB, eToro czy coś takiego? W, w, w XTB akurat powstało coś takiego, jak to się nazywa chyba plany inwestycyjne, jeżeli dobrze kojarzę, gdzie możesz coś takiego zrobić, ale to znowu wymaga jednak rachunku brokerskiego, jeżeli dobrze kojarzę ich ofertę. Bardziej takie usługi, o których ja tu myślałem, wykonują robodoradcy. To są takie firmy, które właśnie mają Tobie uszyć taki portfel. Oni mają zwykle w ofercie kilka, kilkanaście takich portfeli, i Ty. w tak jak z menu, wybierasz sobie, że chcesz ten portfel i wpłacasz pieniądze, y, możesz tu zautomatyzować, na przykład, i oni to robią w Twoim imieniu. Przy czym, no, oczywiście, no, nie robią tego za darmo. To też sobie, powiedzmy uczciwie, i to kosztuje jakieś konkretne pieniądze, ale jeżeli ktoś naprawdę nie chce w to wchodzić i chce się skupić na zarabianiu, to lepiej, żeby tak robił, niż żeby te pieniądze gdzieś tam na jakiejś marnej lokacie sobie wisiały. Czy Ty znasz tych pięciu doradców, którym, którym byś ufał? Czy największy. Mamy firmami mówić? Wydaje mi się, że tak. Mi, mi nic to nie przeszkadza. Im pomoże, ale tobie ufam. Okay. Czy znaczy ja znam dwóch takich dużych robot w Polsce: to jest Finax i Portu. To Finax są... jest pierwszy na Google, portu w ogóle nie widzę. Tak, ten Portu jest młodszy, a to są, to jest dwóch. Finax jest dłużej na rynku, faktycznie zrobił więcej w takiej też sferze edukacyjnej. Jak najbardziej legitna firma. Drogie to będzie? Standardowa oferta jest niestety jest droga. To jest mój największy zarzut wobec nich, bo to Ale to jest, jest jakich, jakich pieniądzech? 1,2% w skali roku, więc jest to sporo. Aha, czyli oni biorą procent, nie biorą jednej kwoty, na, bo ja myślałem, mm. że to będzie taka usługa, że setapują ten portfel do widzenia, nic więcej. No niestety tak to nie działa. No to jest biznes, który musi też zarabiać, więc to jest też konkretne pieniądze, które oni popierają, ale z tego nie znam ich oferty dla jasności na jakoś na wylot, ale wiem, że mają różne. Inne też możliwości, gdzie można te opłaty obniżyć. Można też robić to chyba dla dzieci, gdzie jeżeli długoterminowo nie wiem, czy to nie portu ma akurat, to możesz tę opłatę dość mocno zredukować. Także to 1,2 to jest taki maksymalny, że tak powiem, wymiar kary, można to redukować. Jest to sporo, to nie ukrywam, bo jeszcze musisz wiedzieć, że 1,2% to jest jedno, a dwa to, że te ETF-y, które oni kupują pod spodem. One również kosztują, tak? One kosztują już grosze, ale jednak kosztują. E, więc to się gdzieś tam sumuje. No więc dlatego, jeżeli ktoś szuka opcji jak najtańszej, no to po prostu trzeba założyć rachunek maklerski i kupić sobie etf samodzielnie. I to jest najprostsze. Ale dzisiaj naprawdę to no, kupi... nie jest to rocket science. No właśnie, kupić te SP500 to nie jest nic trudnego. Nie jest to żaden rocket science. Można coś takiego zrobić. Jest mnóstwo informacji w internecie, jak coś takiego zrobić. Wybrać sobie brokera, jakiegoś legitnego też, czyli czołowego jakiegoś polskiego brokera, czy zagranicznego. Raczej unikałbym takich egzotycznych gdzieś tam na jakichś dziwnych wyspach polskich. No to jeżeli zwłaszcza nie znamy tematu, to byłbym ostrożny. Przynajmniej bym, jeśli nie czerwoną, to pomarańczową lampkę tutaj od razu zaświecił sobie. Legitne, czyli mówisz banki PKO i tak dalej? No to są banki, które działają, czy, czy domy maklerskie w, w polskim systemie i są pod regulacjami, więc tutaj nie ma takiego zagrożenia, że któryś z nich zamknie się i powie nam to nara i nie mamy twoich pieniędzy i co pan nam zrobi? Natomiast... Yy, Również na świecie jest kilku legitnych brokerów. Zresztą, może ja, ja powiem, z kogo ja korzystam, i jeżeli chociaż nie chcę robić reklamy jakiejś, ale jak ktoś by chciał y, wiedzieć, z czego ja sam korzystam. I już korzystam. właśnie miałem cię o to pytać. Okay. <śmiech> <śmiech> Więc dla jasności, a nic nie będę miał z tego tytułu tutaj, ale ja osobiście na rachunku IKX, czyli na rachunkach emerytalnych korzystam z domu maklerskiego Banku Ochrony Środowiska BOŚ. Mam ich tam od wielu lat i po prostu taki historycznie mi i oni są gdzieś tam w pierwszej trójce, bym powiedział. A jakie są dwa, dwa inne banki? BOŚ. Bosch. Po Boszu to jest M-Bank. No i jeżeli chodzi o XTB, to akurat oni dopiero myślą o IKX, a ja tu akurat to ograniczyłem do IKX, więc. więc... Dobra, I czyli, czyli z Twojej perspektywy najpierw dobrze jest wymaksować te wszystkie wpłaty, które można zrobić w IKX, i dopiero później przechodzić na jakieś bardziej skomplikowane albo inne banki i już inwestować w stricte w ETF-y? Jeżeli Masz więcej kapitału niż te limity IKX. -e. Czyli w przypadku jednej osoby, przedsiębiorcy, na przykład tak jak ty, powiedzmy, że jeżeli byś chciał odkładać rocznie więcej niż te 40-50 tysięcy złotych, mówimy to w roku 2024, bo te limity rosną w każdym kolejnym roku zwykle, no to jeżeli byś chciał więcej inwestować, dajmy na to 100 tysięcy albo i więcej, to wtedy ja bym wykorzystał sobie te ikxz. -e, a resztę inwestował prawdopodobnie przez brokera zagranicznego. Ja mówię o sobie, to jak gdyby nie narzucam nikomu, ktoś może chcieć wszystko mieć w Polsce zainwestowane. Ja, ja wychodzę na przykład z takiego założenia, że i tak wiele osób w Polsce ma sporą część majątku. Nie wiem, jakieś nieruchomości, biznesy i tak dalej. Więc dlatego ja też myślę, żeby, jak się mówi o asset allocation, czyli ile akcji, ile obligacji, to mówi się też po angielsku asset location, czyli gdzie fizycznie. Dlatego też powyżej tych limitów ja bym sobie location. Dał gdzieś poza granicę. Ja tutaj za granicą i większość mojego kapitału też dla jasności, ale znowu ja nie jestem tutaj jak gdyby takim e, dobrym papierkiem lakmusowym, bo, bo, bo od lat mieszkam poza Polską. Ale mimo wszystko gdzieś funkcjonuje też w Polsce, zamierzam się wracać do Polski. No to mam drugi rachunek w, u brokera amerykańskiego Interactive Brokers, aczkolwiek on ma oddział w Europie, w Irlandii. Czyli przez Irlandię można założyć rachunek u brokera amerykańskiego? Tak, znaczy to jest na tyle duży broker, że ma w Europie oddziały europejskie. Fizycznie, jeżeli pamiętam, chyba przelewy były nawet do Niemiec zrobione, jak się tam musiało przelać pieniądze, ale generalnie, jeżeli chcesz korzystać z tego brokera, to on ma oddział w Europie. Możesz też. Ja mówię o swoich rachunkach, więc ja w gruncie rzeczy mam tylko dwa, dwóch brokerów. Interactive Brokers i tam mam większość swojego inwestycyjnego Kapitału i Boś w Polsce do rachunków emerytalnych. Natomiast, jak ktoś bardzo chce, to może też otworzyć sobie rachunek, nawet centralnie. Choćby u brokera w Stanach Zjednoczonych, ale to jest powiedziałbym dla bardziej gdzieś ludzi wymagających, którzy mają też świadomość takich, takich decyzji, bo, bo trzeba mieć świadomość chociażby tego, że tam gdybyśmy się chcieli odmeldować z tego świata, to może nas dopadnąć tak zwany podatek spadkowy, jak i również podatki. Rozliczanie tych podatków będzie całkowicie na naszej głowie. Mogę Ci na sekundę zatrzymać? Jasne. To jest to Interactive Brokers? To, które ty mi pokazujesz, to jest nakładka na Interactive Brokers. Polska jakaś? E, chyba czeska. To jest chyba czeska. E, jest. F, faktycznie Interactive Brokers to jest na tyle duży gracz, że oni mają. E, to, jest, to są pewnie oni. Tak, dokładnie Dobra. tak. Stawielnika Do pod podcast, jak Dokładnie tak. E, interactive Brokers to jest legitna firma, dla jasności. E, to jest firma, która jest notowana w S&P 400, nie 500, a 400, czyli tych 400 średnich spółek największych amerykańskich, więc są pod mocnym obstrzaniem. To jest zresztą jeden z największych brokerów na świecie. A żeby tak ciekawie było, to gościu, który stoi za tym brokerem, jest z pochodzenia Węgrem, jest jednym z no chyba, nie wiem czy w pierwszej setce najbogatszych Amerykanów, prawdopodobnie, więc to taka tylko dygresja. Czy ty chcesz powiedzieć, jakie masz ETF-y? Jasne, ja zresztą to nawet o tym chyba w, mówię w publicznie przy różnych okazjach. Jeżeli chodzi o rachunki IKX, może od nich sobie zacznijmy, to to jest najprostsza sytuacja, bo tam każdy może sobie zobaczyć, jak ja to robię. Więc jeżeli chodzi o rachunek mojej żony, to tam jest prosto, bo tam jest jeden ETF Fucji All World, na po prostu jest to ETF Vanguarda na globalny koszyk akcji i tyle. To jest jeden, cała strategia 100% akcji globalnych. Bardziej nieco. z Skomplikowane jest to na moich rachunkach IKX, -e, co też znów można odesłać ludzi, żeby sobie przeczytali, bo tam ja stosuję niby ETF-y, ale do aktywnego inwestowania, gdzie z jednej strony mam ETF-y na polskie akcje i zarządzam nimi aktywnie, więc tam mam etf -y na chociażby WIG-20, WIG-40, SWIG-80, mam też na obligacje, aczkolwiek to się zmienia w czasie, bo to w zależności jest od tego, co się dzieje na rynku. Mówiąc krótko, to jest strategia, która podpina się pod trendy. Nie przewiduje tych trendów, tylko jak są te trendy. To jest też ciekawe. najbardziej e, Najdłuższa strategia na świecie z sukcesem stosowana to jest trend following, czyli podążanie za trendem. Nie trzeba wcale przewidywać trendów. Tylko, tylko jak idzie w górę, to inwestować, jak idzie w dół, to teraz... inwestować. Dokładnie tak. I to jest powtarzalne, bardzo powtarzalne. I to też wynika z chociażby ludzkich zachowań. To że... mi też mówił Piotr Zielonka od ekonomii behawioralnej, tak. że jeśli ludzie by inwestowali odwrotnie niż inwestują, bo ludzie inwestują odwrotnie niż to, co powiedziałeś, no to, to by częściej zyskiwali niż stracili. Tak, 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 dokładnie tak. E, no niestety tak to jest z ludźmi, że wiesz, jak jeden kiedyś z moich gości w podcaście powiedział, Map Faber, taki też bardzo znany edukator i inwestor amerykański, że ludzie na przestrzeni e, tych wszystkich wieków, tysiącleci, Wiesz, uczyli się jak zdobyć pożywienie, jak się uchronić przed tym, żeby nie zostać pożartym, to no, nie nauczyli się jak inwestować akcjami Google'a czy Amazona, no bo siłą rzeczy to mieli inne rzeczy na głowie. Więc my tak czysto ewolucyjnie jako ludzie nie jesteśmy przystosowani do tego, żeby dobrze podejmować decyzje inwestycyjne. A wiele tych decyzji inwestycyjnych jest w sprzeczności z taką ludzką logiką dnia codziennego. No i, no, i mamy przepis na to, jak y, y, można sobie wyobrazić katastrofę inwestora nieopierzonego. Y, więc y, tak to no, niestety y, wygląda. Po prostu podążać ze swoimi odczuciami. No właśnie, no to jest. Więc trend following działa i on pewnie będzie zawsze działał, bo trendy zawsze się będą na rynkach tworzyć i widać to świetnie, chociażby jak każdy sobie otworzy jakiś, jakiś wykres giełdowy. A o tych brokerkach tak. zagranicznych? Więc zamykając, więc tak, o tych ETF-ach jeszcze, bo tu wspominałem, więc te ETF-y, które ja mam na swoim rachunku, to są te polskie ETF-y, mam też etf -y na SP 500 i ETF -y na emerging markets, czyli rynki wschodzące. I, I zamykam temat rachunków tych emerytalnych. Każdy kto będzie zainteresowany może sobie wejść w szczegóły. Ja co miesiąc pokazuje dokładnie z zrzut ekranu. Właśnie będę musiał to robić dziś lub jutro. pokazuję po prostu ludziom. To jest czysto edukacyjny projekt, gdzie chcę pokazać ludziom. W tym momencie tam są jakieś naprawdę jakieś no nie jakieś ogromne pieniądze, tam jest, nie wiem, chyba 600 koło tysięcy złotych, ale one są, jak gdyby, sens y gdy startowałem, to było tam chyba coś około 300 tysięcy złotych, więc pokazuje, że dopłatami i sensownym y zarządzaniem tym portfelem, poświęcając na to niewiele czasu, można po prostu jakoś budować swój, swój kapitał. Także to nie jest po to, żeby ktoś śledził, żeby to naśladował, tylko raczej, żeby się inspirował i pomyślał o tym, że warto o tym zrobić. Mhm. A na, a na rachunku zagranicznym, tym Interactive Brokers, tam mam ETF e, też na S&P 500, ale również to, czy go mam akurat, a czy na przykład nie mam ETF-u na e, obligacje, to zależy, czy są akurat, e, czy jest trend wzrostowy na S&P 500. Tam stosuję konkretną strategię i ona jest też szeroko opisana u mnie na blogu i również częściowo wykorzystuję właśnie na tych rachunkach IKEIGZE. Z ciekawszych rzeczy mam. Coś, co nie jest ETF-em, ale jest quasi ETF-em, czyli są, jest jedyna spółka, jaką mam. Berkshire Hathaway, właśnie, o której wspominaliśmy, Warrena Buffetta. Ale mam też ETF na coś, co się nazywa Managed Futures i tutaj myślę, że za, 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 zakończymy dyskusję, bo to jest coś, co by wymagało pewnie więcej tłumaczenia, ale tylko tak, jak mówiliśmy już o tym trend followingu to właśnie to jest taki ETF, który właśnie implementuje taką strategię managed futures. On jest dostępny właśnie w Stanach Zjednoczonych, to jest bardzo fajne, bo jest, zwłaszcza w sytuacjach, jak jest rynek akcji w trendzie spadkowym, kiedy dzieje się źle, kiedy jest panika, kiedy jest jakiś wręcz krach, to właśnie managed futures wtedy zwykle zarabiają, bo tam mają, grają na kontraktach terminowych, mówiąc tak brzydko, grają gdzie mogą zarazem na wzrosty, na spadki, podpinają się pod trendy również na towarach, więc jak jest jakiś yy, wielki krach, yy, na przykład nie wiem, ropa mocno drożeje czy tanieje, nie ma znaczenia kierunek, to oni się pod te trendy podpinają i to jest fajne, bo to działa od dziesięcioleci, to jest udowodnione, legitne. Jeżeli ktoś wie, co robi, ale to już wymaga pewnego większego zrozumienia. Ale mówię tylko dla kompletności tutaj. Hmm. Są jakieś takie czerwone flagi, gdzie trzeba wychodzić z takich inwestycji? Takie, które się zdarzają bardzo rzadko, ale się zdarzają? To znaczy, że jeżeli chcemy w ogóle inwestować pieniądze, mhm. to musimy mieć świadomość tego, że wchodzimy do rzeki, gdzie musimy mieć już na starcie ustalony długi horyzont. I teraz pytanie jest, co to jest długi horyzont inwestycyjny? Dla niektórych inwestorów może być to rok, dwa, trzy lata. Jeżeli mamy taką sytuację, to pierwszym red flagą jest to, że nie powinniśmy w ogóle inwestować. Znaczy, Albo inaczej nie powinniśmy inwestować tego w ryzykowne aktywa, czy zmienne aktywa, jak akcje na przykład. Tylko wtedy powinniśmy takie pieniądze, bo załóżmy, nie wiem, ktoś chce kupić mieszkanie, samochód, czy mieć na cokolwiek innego, ale wie, że za 3-2 lata może mieć potrzebę skorzystania z tego kapitału, no to on powinien mieć albo na przykład obligacje, albo na przykład y, lokaty wręcz. I tyle, żeby nie było takiego ryzyka, że on wyjmuje mniej niż włożył na ten rachunek. A niestety, na rynku akcji, jakkolwiek mówiliśmy tutaj w superlatywach o SP500, no to można sobie wyobrazić, że ktoś sobie wpłacił, a rok później ma minus 50 na rachunku. I warto o tym powiedzieć. I to nie dlatego, że SP500 się popsuło, albo że myśmy tutaj kogoś naganiali na cokolwiek, tylko tak to wygląda i warto, jakkolwiek będziemy się śmiać z tej historii rynków i analizowania danych, to tak naprawdę to wszystko, co mamy, znaczy danych z przyszłości póki co nie mamy i sztuczna inteligencja nam raczej ich też nie wymyśli, więc z ostrożnością, ale jak to mówił Mark Twain, historia się nie powtarza, ale się rymuje i na rynkach to prawidło ma faktycznie zastosowanie. A dlaczego się historia rymuje? No dlatego, że ludzie są ludźmi. Mogą być krachy z różnych powodów. Mogą być różne narracje, może być powód geopolityczny, może być kataklizm naturalny. Ale emocje działają dokładnie tak samo. Dokładnie. tak samo działały u twoich, działają u twoich rodziców, u Twoich dziadków, pradziadków. Jakkolwiek byśmy powiedzieli, że wtedy nie było Google'a, nie było Apple'a i tak dalej, no cóż z tego, ale ludzie byli tacy sami w sensie w środku. Więc yy, warto mieć tą świadomość. Jeżeli ktoś chce inwestować dłużej, ma ten horyzont inwestycyjny dłuższy, czyli minimum. Przyjmuje się 5 lat. Ja bym nawet to by dłużył do 10 lat. Czyli zakładając, że ktoś chce inwestować powyżej 5 lat, ale nie dłużej niż 10, to wtedy może już bym się pokusił na to, żeby mieć trochę tych akcji w tym portfelu, ale, ale pewnie bym jeszcze, jeszcze bym być może przeważał obligacje czy jakieś bezpieczne aktywa, ale jeżeli ktoś faktycznie ma taki zamiar naprawdę długoterminowy, masz, nie wiem, 30 lat na karku i. Mówisz sobie, okej, okay, ja sobie tutaj żyję, odkładam sobie pieniądze ze swojego biznesu, to co zarabiam, zawsze mi coś tam zostaje, już po pokryciu swoich kosztów życia i jestem zdrowy, szczęśliwy, być może będę tak jeszcze robił, nie wiem, 10, 20, 30 czy więcej lat, to wtedy warto już inwestować. Naprawdę warto inwestować, czyli część tych pieniędzy, przynajmniej część tych pieniędzy, zagonić do bardziej wytężonej pracy, czyli właśnie na rynek akcji. Zwykle, jeżeli ktoś jest, bardziej freakiem w, tym, w tych tematach, to może myśleć o innych jeszcze formach inwestowania, chociażby to, o czym ja tutaj wspominałem w kontekście swoich rachunków, ale niech się ktoś nie czuje, że jeżeli kogoś ten temat nie interesuje i nie będzie miał w portfelu managed futures i nie będzie wiedział wielu innych mądrych słówek, to to w takim razie oznacza, że inwestowanie nie jest dla niego. Nie. Świat finansowy, finansjera chciałaby wytworzyć w nas takie poczucie, że to jest wszystko, wiesz, tak Skomplikowane, że trzeba zrobić doktorat, i w takim razie to ty przyjdź do nas i my ci zainwestujemy za słoną opłatę. Otóż, jeżeli ktoś ma chociaż w sobie trochę zacięcia, to może to zrobić sam, i myślę, że to jest bardzo dobre, żeby to zrobić samemu, świadomie, a warto mieć na uwadze to, że jak raz się tym tematem zainteresujemy, odrobimy przysłowiowe zadanie domowe porządnie to w gruncie rzeczy m, później możemy owoce tego odrobionego zadania domowego wykorzystywać przez nasze całe życie, a na nasze inwestowanie poświęcać dosłownie dolne kilka minut w skali roku. No więc to jest chyba dobry deal, myślę. Jeszcze się zastanawiam, bo z tym IKX, -e, jeśli ja czytałem sobie coś o tym, i podobno było tak, że to było wprowadzone gdzieś tam koło 2013 2014 roku, jeśli ja dobrze czytałem, i, i to nie było dobre dopiero i dopiero po roku dorzucili jakąś ustawę do tego i dopiero wtedy to się stało opłacalne. Coś takiego przeczytałem. Nie wiem, czy nie, nie teraz mhm. nie parafrazuję, to nie jest istotne, bo to, co chcę zapytać, to jaka jest możliwość, że inwestujesz w to IKX -e i wprowadzą jakąś ustawę za trzy lata? Które w jakiś sposób to wykrzacza? To jest bardzo dobre pytanie. I ono często się pojawia i, yy, i właśnie ludzie mówią, to też yy, to jest pokłosie, chociażby OFE, tak? A jak zabrali OFE, to zabiorą mi IKX, -e i ja sam nieraz czasami widzę takie komentarze. No fajnie się cieszysz, tutaj pokazujesz do IKX. -e, politycy ci to zabiorą. Yy, po pierwsze, ja nie inwestuję wszystkiego w IKX, -e, jak już też wspominałem, więc gdyby ktoś miał taką sytuację, że yy, że jednak miałby wszystko wkładać w IKX, to ja bym mimo wszystko część sobie faktycznie trzymał, nie tylko z powodów tego, że boję się państwa polskiego, ale z powodów tego location bardziej z zewnątrz, jednak coś poza Polską bym trzymał mimo wszystko. Natomiast nie jest takie proste zabranie tych pieniędzy, czy, znaczy nie jest proste, ja nie mówię, że nie jest możliwe. Pieniądze. Nawet pi pi nie chodzi o to, że oni się je zabiorą, bo Ale opodatkują. Opodatkują inaczej, tak. coś tam na jest, mi to mieszają. Możliwe, jest to możliwe, tylko że ja myślę, że to będzie raczej szło w drugą stronę. Znaczy, my będziemy raczej, e, będąc starzejącym się społeczeństwem, zachęcać ludzi do tego, żeby samodzielnie myśleli o budowaniu kapitału, e, żeby odciążać też system emerytalny, a nie ludzi odstraszać od tego, żeby ludzie uciekali wręcz z kapitałem poza Polskę. Więc mam nadzieję i raczej bym obstawiał ten scenariusz, bo pewności nie mam. Nie jestem szarlatanem. Natomiast zakładam, że raczej będzie trend w drugą stronę, że będą raczej zachęty inwestycyjne właśnie pod kątem czysto emerytalnym, a nie coś przeciwnego, żeby ludzi odstraszyć odstęczyć od tego sposobu myślenia. I druga rzecz, na którą się zastanawiam, to załóżmy, y, ta twoja inwestycja, którą masz w Irlandii mhm. i ta inwestycja, którą masz w Polsce. I jeśli coś takiego może się wydarzyć w Polsce, to jakie jest prawdopodobieństwo, że to samo się wydarzy w Irlandii? Nigdy nie będziemy mieć żadnych gwarancji w inwestowaniu na cokolwiek. To, to A, jakby... Czyli jest takie same prawdopodobieństwo, że tam też mogą zmienić jakieś opodatkowanie i coś się wykrzaczy? Ciężko jest mi powiedzieć y, w formie prawdopodobieństw, bo nie mogę tego oszacować. Tak mówiąc, zupełnie wprost, ale. Mm, Irlandia, akurat to, że ten oddział jest w Irlandii, to wynika z tego, że to taka też ciekawostka. Większość ETF-ów w Europie jest zarejestrowana w Irlandii właśnie, tej niepozornej Irlandii, dlatego, że oni mają akurat pod kątem tych inwestycji, akurat nie dla Irlandczyków, którzy mają tam, którzy tam mieszkają, ale dla inwestorów z zewnątrz, mają bardzo dobre przepisy, które upraszczają i przyciągają ten kapitał, więc raczej. Nie, nie obawiałbym się tego, ale tak naprawdę trzeba mieć świadomość tego, że to, że ty masz rachunek w Irlandii, inwestujesz w ETF-y, to ty w gruncie rzeczy, jeżeli jesteś polskim rezydentem podatkowym, płacisz podatki w Polsce. I a oczywiście, że Irlandia mogłaby sobie coś wymyśleć i coś starać tam, tylko że to byłby. Taki strzał w kolano. Strzał w kolano jednorazowy i. Tym bardziej, że oni tam mają gigantyczne firmy. Takie naprawdę ogromne. Więc to raczej by, naprawdę, to byłoby samobójstwo dla nich. Natomiast trzeba mieć świadomość, że ty podlegasz fiskusowi w Polsce. Oczywiście, jeżeli ty masz no, w tego S&P 500 DTF, bo o nim najwięcej mówimy, to taki Amazon, czy inaczej, może Microsoft, jak wypłaca dywidendę, to oni i tak 15% tej dywidendy zatrzymują sobie w Stanach Zjednoczonych. A do Irlandii spływa już 85%, to jest tak zwany podatek u źródła, i na to jak gdyby no, nie, ma, nie ma obejścia. Znaczy, jest obejście w sumie, zupełnie też legalne, jak gdybyś kupił ETF-a, który replikuje SP 500 w tak zwany sposób syntetyczny. No ale pewnie zamotamy tutaj ludziom bardzo. Można kupić takiego ETF-a i faktycznie. Masz takiego? Tak. Mam właśnie takiego <laughs> ETF-a na IKE. <śmiech> <śmiech> właśnie z tego powodu. <laughs> Okay, ale, ale no kurczę, boję się, że jak zacznę nie, to mówić, to, to nie, no. będzie takie wrażenie, że to jest skomplikowane, a to yy, ja myślę, że wiesz co, żeby strygerować może ludzi, to ja coś powiem, a, a to mocno kiedyś strigerowało ludzi w internetach. Często ludzie mówią tak, nie inwestuję, bo nie mam pieniędzy. No i jak gdyby, no to gadałem tutaj, nie wiem ile czasu i o czym, jak gościu i tak nie będzie inwestował, bo nie ma pieniędzy. Ja striggerowałem ludzi w ten sposób, że mm, mniej więcej jedna czwarta społeczeństwa, może nawet 1 trzecia, ale jedna czwarta z pewnością, jak widziałem statystyki w Polsce, pali papierosy. Gdyby założyć, że przeciętnie paczka kosztuje 15 zł, i zakładając, że ktoś pali paczkę dziennie, czyli 450 zł w miesiącu, a, i gdyby ktoś tak. Zamiast palić te papierosy i wydawać je właśnie w tym celu, inwestował te pieniądze. A załóżmy się, albo inaczej, przyjmijmy, że pewnie spora część tych ludzi, która pali, to wcale nie są milionerzy, tylko to są zwykli, przeciętni kowalscy, którzy po prostu mają ten brzydki nauk. I zapach. Ja się kiedyś zastanawiałem nad tym, bo jak jeszcze dawno, dawno temu, jak byłem w zupełnie innym miejscu finansowym, moi znajomi też byli w innym mm -hmm. miejscu finansowym, to miałem znajomych, którzy wcale nie zarabiali dużo pieniędzy, a jednak na te paczki papierosów to zawsze im się znalazło. Ja się sam zastanawiałem, skąd oni mają pieniądze na te no papierosy. Właśnie, no właśnie. I teraz, wiesz co, ja zrobiłem kiedyś takie... Ja jestem dość, tak jak to się mówi po angielsku, data-driven mocno. Właśnie wiem, że można te dane krytykować, ale z racji też mojego, mojego wykształcenia, Zrobiłem sobie taką analizę właśnie na przykładzie S&P 500. Co by było, gdyby gościu w wieku zakładając tam lat chyba 18, czy nawet 20, już nie pamiętam, chyba 45 lat zakładam, że ktoś zaczyna palić w wieku lat 20, inwestuje przez 45 lat, czyli Załóżmy, że zamiast przez 45 lat palić tą paczkę fajek przysłowiową, to inwestuje te pieniądze. Ja tam zrobiłem i tutaj ludzi dużo się triggerowało. A przecież kto tam miał dostęp do S&P 500 w latach 70., a paczka fajek to kosztowała tam tyle i tyle. Jak gdyby to nie o to chodzi. Ja... Dzisiaj można by to wziąć nawet na kawę w Starbucksie, która tak, też kosztowała. Chodzi, chodzi tylko o to, że mm, mamy pieniądze, które są dostępne dla większości ludzi. Zwykłych ludzi, którzy nas tutaj słuchają, być może są nawet na jakimś najniżej opłacanym etacie, a jednak palą papierosy. I gdyby faktycznie to inwestowali w S&P 500, to jak myślisz, ile by mieli w wieku lat 65? Nie mam pojęcia. W ujęciu realnym, dla jasności, bo nominalnie to mogę ci powiedzieć, że to byłyby grube, grube, grube bańki. Z skrócie liczbę? By, by tak, to byłoby, to byłoby około 2000 e, przepraszam 2 miliony złotych. Co by się przekładało na e, emeryturę taką miesięczną około 6000 zł miesięcznie. Czyli mówiąc krótko, jeżeli by ktoś e, zamiast palić odkładał te pieniądze i inwestował w te S&P 500, to miałby tę emeryturę gdzieś na poziomie około 6000 tysięcy złotych miesięcznie od roku 65. Oczywiście, że tutaj można się triggerować i powiedzieć, a nie będę tyle żył, a to tak było, tak być nie musi. Jak najbardziej. Nie. Może się tak złożyć, że rynek S&P 500 stale tak nie zarobi. Ale to jak gdyby pokazuje, wiesz, samą wielkość. Niech to będzie nawet milion złotych, a niech to będzie nawet 500 tysięcy złotych. To Ilu tych ludzi, którzy tam ledwo koniec z końcem wiążą, w wieku lat 65 ma pół bańki czy bańkę na podorędziu nagle? Tylko dzięki temu, że ma. miał ten pomysł, żeby jednak nie palić, ma lepsze zdrowie i jeszcze kawałek hajsu na końcu. No i plus. Y Ludzie, którzy, którzy będą słuchali tego podcastu, myślę, że jakaś spora część z nich po prostu będzie miała te pieniądze. Jakieś tam 300 zł, to tak, jako, tak. jakakolwiek to będzie kwota, będzie miała jakieś pieniądze do oddania. Wiesz? Um, I oczywiście będą też tacy, którzy nie będą mi to zrozumiała sytuacja. No, oczywiście, że tak. No, ludzie są różni, tak? Jest, mamy cały przekrój y, społeczeństwa. Dla jasności, ja zdaję sobie sprawę, że inwestowanie w 100%. Tylko w S&P 500 to jest hardcore i wielu by tego nie przeżyło, bo jeżeli będzie miał spadek minus 50%, to po prostu rzuci ręcznikiem. Zdaję sobie sprawę, że S&P 500 wcale nie musi być taką świetną inwestycją w kolejnych 45 latach. Być może y, będzie to lepiej, żeby inwestować w globalny koszyk akcji. Y, ale jest takie częste przeświadczenie, że ETF-y to są dla tych w cudzysłowie cieniasłów którzy nie chcą się zająć porzędną, porządną spekulacją i wiesz zarobić zamiast wiesz, 10% w skali roku to zarobić to w skali tygodnia. E, natomiast y, nie wiem czy wiesz ile zarabia średniorocznie Warren Buffett, najwybitniejszy inwestor świata. Nie. Jego track record od tam lat 60 do teraz to jest około 20% rocznie gdybyś powiedział A ETF średnio 8%. Yy, tak, no on pokonuje pokonywał S&P 500 prawie dwa razy. No to teraz jeśli jesteś troszkę więcej niż połowę gorszy od najlepszego inwestora na świecie. Teraz to nie jest nawet jeszcze koniec historii. Większość tych jego świetnych wyników to jest początek jego kariery. Były całe długie lata nawet nie tak dawno, to było z 15-16 lat, przez które nawet sam Warren Buffett nie pokonywał SP500. Tak? Czyli e, sam Warren Buffett zresztą zaleca e, i napisał to w e, każdego roku, pisze list do akcjonariuszy i tam udziela różne fajne porady, i on napisał to w swoim testamencie, i on o tym poinformował innych, że po jego odejściu z tego świata, jak się odmelduje, to jego żonie chce, żeby skonstruowali z tego kapitału, który jej pozostawia, Portfel 90% S&P 500, 10% gotówka. I jeszcze tak, żeby trochę striggerować też innych, dopisał, że to i tak da wyniki lepsze od większości tych przemądrzałych w tych krawatach i kołnierzykach białych, którzy będą mu nabijać Makron na uszy, że oni to zrobią lepiej. Zresztą Buffett kiedyś na to postawił pieniądze i założył się z funduszami hedgingowymi, że pokona ich zwykły prosty indeks S&P 500. O milion dolarów bodajże się założyli i wygrał to. Więc, więc coś w tym jest. Więc jeżeli taki gościu tak mówi, to no, coś w tym prawdopodobnie jest. Nie każdy wyciąga swoje wnioski. Buffett też z człowiekiem może się mylić, natomiast. No, pod rozwagę. Ja nie kupuję w ogóle tego argumentu o tym, że coś jest nudne. Oczywiście. Dobre rozwiązania, sprawdzone rozwiązania są nudne, bo nie są odkrywcze, nie są tam sześciopakiem w trzy tygodnie, nie, nie, nie zrobisz super dietą, schudniesz no tak. 70 kilo w jeden miesiąc. Tego Ty, to są takie standardowe, proste rozwiązania, nudne. Większość osób ich się nie unika, bo są nudne, bo nie pójdziesz do znajomych, nie powieszają. A teraz super nową dietę i teraz yy, będą jakieś niesamowite wyniki, tylko, o, ja mniej kalorii, ok, nikogo, nikogo to nie obchodzi. Ale to działa po prostu. Wiesz co, inny wielki inwestor, George Soros, a to jest taki człowiek, który myślę, że no, to jest taki spekulant, król spekulantów, król spekulantów, można powiedzieć. No teraz już też poczciwy pan na emeryturze, też z korzeniami węgierskimi, swoją drogą. To on wręcz powiedział wprost, że dobre inwestowanie jest nudne. Tak, jak chcesz, żeby było. Dużo emocji, to jedź do Las Vegas, przynajmniej zobaczysz coś, a nie, będziesz tam przed monitorem, e, gdzieś tam tkwił, obecnie przed monitorem w jego czasach, to pewnie w gazetach. Natomiast wiesz co, e, jeżeli ktoś chce powiedzieć, że chce zarabiać po 20% w tygodniu, to niech weźmie sobie kalkulator. Albo lepiej komputer, bo kalkulator mu nie wystarczy. I niech zobaczy, gdzie będzie za kilka lat. Znaczy on byłby bogatszy od buffeta. Więc. Z jakiegoś powodu ten nudny Buffet, który wykręca teraz stopy zwrotu na poziomie mniej więcej tego, że S&P 500, bo ja mówię, że on pokonywał dwukrotnie S&P 500, ale to jak uśrednimy całego okresu, a czasami był nawet gorszy tego S&P 500. Ale ten nudziarz, który popija tą Coca-Colę, który ma 94 wiosny na karku, ten nudziarz z jakiegoś powodu jest najbogatszym inwestorem na świecie. A nie ci, którzy wykręcają po 20% nie w rok, tylko w tydzień. To też tak pod rozwagę. Ostatnio czytałem taki fajny cytat od nie wiem czy kojarzysz Aleksa Hormoziego, który, który pisał, że to, że jesteś w stanie wykonywać nudną robotę bez y, odczuwania nudy, to jest twoja przewaga konkurencyjna. I to jest moim zdaniem prawda, po prostu przepiękna. Jeśli jesteś w stanie robić tą nudną robotę bez wydziwiania na to, że to jest nudne, to najprawdopodobniej że tak. że wygrasz. Oczywiście, że tak, zwłaszcza, że skomplikowanie rozwiązań inwestycyjnych często bierze się w, dlatego u ludzi, że oni mają wtedy poczucie większej kontroli. Im się wydaje, że jeżeli mają tam wiele tych, jak w programowaniu, ifów, tych warunków, że jak to, 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 jak to, to, to i będzie to rozbudowane im bardziej, tym lepiej, bo już będą przygotowani na wszelkie możliwe scenariusze, tylko że później pojawi się taki scenariusz, którego nie wzięli pod uwagę i się to wszystko wykrzaczy, to okazuje się, że jeżeli weźmiemy proste rozwiązanie, ale naprawdę proste rozwiązanie, nawet no, prostszego już niż pasywne inwestowanie się nie da, jeżeli to działało, to najprawdopodobniej będzie działało dalej. A są dobre przesłanki do tego, żeby to działało. No to biorąc pod uwagę, że ktoś naprawdę się tym nie interesuje na full time, na, na pełnym etacie i nie jest jakimś geekiem, e, freakiem i tak dalej, to e, właśnie zmieniając branżę na muzyczną, Fryderyk Chopin powiedział właśnie, ja to nawet sobie na swoim Twitterze x napisałem, że simplicity, on to powiedział po polsku oczywiście, a ja cytuję z angielskiego, to jest w ogóle chore, ale on powiedział właśnie, że prostota jest ostatecznym osiągnięciem. Simplicity is the final achievement. Również w muzyce on to powiedział. No, słuchając Chopina może czasami ciężko o tą prostotę, nie jestem tutaj ekspertem, ale faktycznie coś w tym jest. Więc prostota jest istotna. Dobra, ja Cię zapytałem od dzisiaj o wszystko. W sumie tak właściwie to Cię nie zapytałem o wszystko, ale myślę, że to już czas, żebyśmy kończyli. Powiedz jeszcze, proszę, ludziom, gdzie mogą Cię znaleźć w internecie? W internecie, gdzie mogą mnie znaleźć. Obecnie najbardziej angażuję się w portalu ETF-ów, atlasetf.pl i tam również jest taki kącik edukacyjny. Mam również nadal swojego bloga, a raczej wspomnienia po blogu, bo nie piszę tam aktywnie, bo nie mam zwyczajnie czasu. To jest systemtrader.pl. E, także to są dwa miejsca, gdzie najbardziej można mnie odnaleźć. E, również mam coś takiego, jak dla pasywnych inwestorów, tworzyliśmy atlas pasywnego inwestora.pl, ale to znów tutaj, dla tych, którzy naprawdę chcą więcej i chcą wnikać, ale naprawdę e, myślę, że jeżeli dzisiejszy materiał u niektórych zarezonował, to na tych wskazanych miejscach mogą znaleźć sporo, sporo informacji. A poza tym jest masa, masa darmowej wiedzy w internecie. Polskim, zagranicznym, także nie tylko, nie odsyłam tylko do siebie. Super, bardzo dziękuję. Chciałem się dużo więcej dowiedzieć o inwestowaniu i. I masz więcej pytań teraz? Mam więcej pytań, ale też się bardzo dużo dowiedziałem. Nie spodziewałem się, że odpowiesz mi dzisiaj na to pytanie, ile trzeba by mieć pieniędzy. Nie myślałem też o tym, żeby robić to na bazie procentów. No i ten 4% albo 3%, które dzisiaj powiedziałeś, to też mhm. jest super rzecz, której się nie spodziewałem, że się dowiem, ale się dowiedziałem. Cieszę się bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dzięki. Siemanko. A teraz specjalnie dla Was będę nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele o 19. Pozdro!